sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Hubert Biskupski. Hubert Biskupski, dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie. Wieczorny Ekspres, czyli mocna dawka najlepszej publicystyki. Moim Państwa gościem jest Waldemar Sługocki, poseł Koalicji Obywatelskiej, wiceminister rozwoju i technologii. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Jeden ze 114 ministrów, wiceministrów. Dużo strasznie Was jest. No tak, ale i zakres odpowiedzialności, trzeba przyznać, panie redaktorze, też jest ogromny. Sporo pracy przed nami, bo i wiele zapóźnień pozostawionych po poprzednikach, między innymi w zakresie interwencji europejskiej, tej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, ale także polityki spójności. Tutaj wiele resortów jest zaangażowanych, ale także wiele zapóźnień, na które czekała cała Polska, chociażby w tym kontekście gospodarczym, którym ja mam przyjemność w resorcie kierowanym przez Państwa się zajmować. O czym za chwilę sobie porozmawiamy, o pracach resortu. Szanowni Państwo, tradycyjna sonda do naszych widzów. Czy Jarosław Kaczyński odzyska władzę? Czy Jarosław Kaczyński odzyska władzę? Możecie Państwo głosować. Czy Jarosław Kaczyński odzyska władzę? Moim zdaniem? Pana zdaniem. Nie. Moim zdaniem nie, panie redaktorze, dlatego że wszyscy widzimy, w jaki sposób rządzona przez Prawo i Sprawiedliwość i samego Jarosława Kaczyńskiego była Polska, co się działo z naszym krajem i w tym wymiarze praworządności, w wymiarze postrzegania Polski, roli, jaką Polska odegrała czy odgrywała w tym wymiarze międzynarodowym, także w wymiarze traktowania samych obywateli, przedsiębiorców. Ja myślę, że Polacy są niezwykle zrażeni. No, nie będę mówił o tym, w jaki sposób niegospodarnie rządzono Polską, jak się uwłaszczano także na majątku publicznym. Myślę, że Polacy byli bardzo zmęczeni i mają dość na wiele lat Prawa i Sprawiedliwości. I Jarosława Kaczyńskiego jako lidera tej formacji także. Dzisiaj rano byliśmy świadkami szturmu, w zasadzie szturmiku części polityków, części posłów Prawa i Sprawiedliwości na Sejm i próby wejścia, jak można wyczytać i dowiedzieć się. Takie spontaniczne to była próba wejścia posłów z udziałem Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, powstrzymana przez Straż Marszałkowską. Panowie Wąsik i Kamiński są posłami? Nie, nie są. Wiemy o tym wszyscy doskonale, panie redaktorze. Są skazani prawomocnym wyrokiem sądu, w związku z tym nie są posłami, nie mają mandatów poselskich i pomimo to, że tymi posłami nie są, próbowali wtargnąć na teren Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, bo mało tego, ich koleżanki i koledzy, którzy są posłami, pomagali im w tym procederze, mało tego, myślę, że można powiedzieć, że przekroczyli granice nie tylko dobrego smaku, przyzwoitości, ale także chyba naruszyli polskie przepisy prawa, także szamocąc się i naruszając nietykalność cielesną Straży Marszałkowskiej. Tam było widać, jak to wszystko się odbywało w tych materiałach, które także Państwo pokazywaliście, a co najgorsze, doszło chyba też do rękoczynów. Jak dobrze widziałem, chyba pan Macierewicz prawym sierpowym bodaj zdzielił swojego Nie wiem, czy to był prawy sierpowy kolegę. No, nie, ja tak, niemniej jednak gawkę taką widziałem, także trudno powiedzieć, czy to prawy uderzył. Czy lewy. Tak, uderzył. Pewnie nie zamierzenie, ale taki fakt miał miejsce, czyli intencja uderzenia, pewnie nie pana Kamińskiego, ale być może Straż Marszałkowską była. I to jest naprawdę niepokojące i taki doświadczony człowiek i polityk naprawdę powinien poddać to refleksji, a my, opinia publiczna, możemy to ocenić. To jest właśnie namiastka tego, z czym mieliśmy do czynienia przez minione 8 lat. Panie pośle, panie ministrze, i tak będą wyglądały te następne 4 lata? Takie permanentne awantury? Nie, liczę na to, że nie, że to nie będzie miało miejsca. A kiedy się to skończy? No to zależy od strategii Jarosława Kaczyńskiego. Miejmy nadzieję, że tuż po wyborach do samorządu terytorialnego, które odbędą się 7 kwietnia i potem po wyborach do Parlamentu Europejskiego, emocje i temperatura tego
sporu politycznego, ale także swoistego rodzaju spektaklu politycznego, który kreuje jednak także Jarosław Kaczyński. Czy dobry jest to sposób na zwrócenie uwagi na siebie i na swoją formację, ocenią obywatele i 7 kwietnia i potem 21 ewentualnie w drugich turach, jeżeli chodzi o wybory bezpośrednie na wójta, burmistrza, prezydenta, czy też w wyborach czerwcowych do Parlamentu Europejskiego. We mnie budzi to niesmak, tego typu zachowanie, które dzisiaj mogliśmy niestety z zażenowaniem obserwować. Pan wierzy w to, że te emocje po 7 czy 14 kwietnia, a później po początku czerwca, bo wybory do Europarlamentu są rozpisane na początek czerwca, tak, opadną? Tak, jestem przekonany, że spór i temperatura opadnie, ale także, proszę zwrócić uwagę, myślę, że politycy Prawa i Sprawiedliwości jednak, bo wciąż się nie pogodzili z przegraną, w mojej ocenie, wciąż mają wiele żalu, emocji jest w nich. No 8 lat temu to wy też nie potrafiliście się tak szybko pogodzić. Ale się w taki sposób, widział pan, żeby ktokolwiek z pięściami ruszył na strażnika marszałkowskiego, czy w podobny sposób zachowywał się, to raczej tak. Że były trzeba emocje. Tę traumę, trzeba czasu, żeby tę traumę przeżyć. Tak, ale trauma musi mieć granice, musi być też cywilizowana. Ktoś musi jednak kierować emocjami. Rozumiem, że lider powinien być takim katalizatorem, taką osobą, która powinna nadawać ton i nieco chłodzić te emocje. Pan uważa, że to jest wypracowana strategia PiS-u i Jarosława Kaczyńskiego, czy ona trochę wymknęła się spod kontroli? Samo wejście i próba wprowadzenia na teren Sejmu byłych posłów była chyba świadomym działaniem, bo znaleźli się tam wszyscy w towarzystwie właśnie obecnych parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast pewnie potem to wszystko, co się działo, emocje wzięły górę, ale tak doświadczeni ludzie powinni zdawać sobie sprawę, że taka sytuacja może mieć miejsce i trzeba antycypować, przewidywać, zachowywać umiar i dystans. Tego brakuje, więc to pokazuje, że emocje są tak wysokie, nawet wśród tych doświadczonych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że nawet oni nie potrafią nad nimi zapanować. Czyli ta trauma po przegranej jest gigantyczna. Ten krótkotrwały szturm dzisiaj wybrzmiał najmocniej, niemniej jednak rozpoczęło się posiedzenie Sejmu, na którym będą się toczyć dość ważne i odbywać ważne tematy, między innymi pierwsze czytania dwóch projektów obywatelskich ustaw. Jeden dotyczący tak zwanych renty wdowiej, a drugi emerytury stażowej. Jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej i pana w kwestii tych projektów? Odbyły się pierwsze czytania i to jest ważne, jeżeli chodzi o rentę wdowią. My już w kampanii wyborczej, także współpracując w ramach naszej polityki senioralnej, którą przecież od wielu, wielu lat prowadzimy i ten dialog był bardzo żywy i ważny z naszego punktu widzenia. I my obiecywaliśmy, że będziemy tutaj partycypować w zmianach w tym zakresie, w zakresie renty wdowiej. Warto powiedzieć, panie redaktorze, że to jest projekt obywatelski dotyczący tej regulacji. I nasza przedstawicielka, pani poseł Joanna Frydrych, która w imieniu klubu zabierała głos, mówiła o tym, że my chcemy skierowania tegoż projektu ustawy do prac w komisji. Taka to, standardowa procedura. Jest standardowa, bo często... Standardowa. Często to tylko te najbardziej kontrowersyjne projekty, ale zazwyczaj społeczne, ale bo są tak się odbywa, panie redaktorze, ale przyznajmy, że taki jest, tak wygląda ustrojowo proces stanowienia prawa. Zgadza się. Panie pośle, panie ministrze, będziecie chcieli przyjąć ten projekt. Chcemy, tak już pokazaliśmy to, renta socjalna, prawda, to było niezwykle ważne dla nas. Na poprzednim posiedzeniu Sejmu na ten temat rozmawialiśmy. Tutaj też jesteśmy otwarci, wrażliwi na problemy, na potrzeby polskiego społeczeństwa i ta praca nad tym aktem prawnym jest oczywiście dla nas niezwykle ważna i jesteśmy za, chcemy procedować ten projekt ustawy po to, żeby finalnie pracę zakończyć. A emerytury stażowe? Emerytury stażowe, tu proszę zwrócić uwagę, bo też chcę pokazać pewien kontekst i taką przebiegłość polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest pewnego rodzaju umowa, która była zawarta między
Zjednoczoną Prawicą, Prawem i Sprawiedliwością, a nawet dokładnie między prezydentem, Solidarnością. Solidarnością, dokładnie tak. Ale proszę zwrócić uwagę, i projekt został złożony do Sejmu w 9. kadencji, poprzedniej kadencji polskiego Sejmu. Niestety nikt nie zajmował się tym projektem. Do władzy musiała dojść opozycja, żeby wyjąć ten projekt z zamrażarki ówczesnej pani marszałek Witek, i mogliśmy rozpocząć procedowanie tego projektu. To jest projekt ten, ale tam też pojawiły się różne inne propozycje i też będziemy procedować nad tym projektem. Trzeba oczywiście dokładnie przeanalizować ten moment przejścia na tą emeryturę stażową, czyli żebyśmy wytłumaczyli, myślę, że to jest dość czytelne, bo ten przymiotnik stażowa wyjaśnia, czyli tu nie chodzi o ten wiek, który predestynuje nas dzisiaj do przejścia na emeryturę, aktywność zawodową. Tak, określoną liczbę lat przepracowanych. Tak jest, dokładnie to. No i to oczywiście, o tym będziemy debatować. Trzeba przeprowadzić rzetelną ocenę skutków regulacji, bo musimy mieć świadomość, że tego typu regulacja oddziałuje wprost na budżet państwa. No właśnie. I to będziemy rachować, liczyć, ale kierunkowo też jesteśmy za dywersyfikacją przechodzenia Polaków w stan spoczynku i też o tym chcemy bardzo odpowiedzialnie, bez emocji, bo emocje zostawiamy z boku. Będziemy tylko i wyłącznie odnosić się do postulatów polskiego społeczeństwa, ale także liczyć to, w jaki sposób będziemy mogli finansować te emerytury stażowe, bo proszę zwrócić uwagę, może być tak, że ten wiek przejścia na tą emeryturę stażową może być dotyczyć osób w bardzo młodym wieku. Czyli okres potem wypłacania tego świadczenia będzie bardzo, bardzo długi, więc trzeba skalkulować. To się da policzyć, bo takimi danymi państwo polskie dysponuje. Czyli jaka jest to populacja, w jakim wieku Polacy będą w kontekście takiej regulacji przechodzić na tą emeryturę stażową, jakie będą obciążenia dla budżetu państwa, i o tym wszystkim będziemy bardzo precyzyjnie, uczciwie, z ołówkiem, kalkulatorem w ręku rozmawiać. No właśnie, dwa aspekty. Jeden to dotyczący kosztów budżetowych, bo tych projektów, które macie na agendzie albo o których się mówi, jest sporo. Druga, tak, waloryzacja. I bez względu na to, w jakim kształcie ona będzie, czy 5% powyżej, czy powyżej 5% inflacji, czy w całości cała kwota inflacji, mówię o tej drugiej, tak, waloryzacji wrześniowej. Te dwa projekty, o których wspomnieliśmy, to jest jeden element. Na drugim biegunie mamy dramatyczną sytuację demograficzną. Tak. Dane GUS-u najświeższe świadczą o całkowitej zapaści. Pierwszy raz w historii, tak, państwa polskiego liczba urodzeń spadła poniżej 30 tysięcy. Tak. Od dłuższego czasu mamy tę ujemną dynamikę, czyli większość, liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. I wcześniej czy później należy, czy trzeba będzie podjąć, tak, decyzję, co dalej z systemem, tak, emerytalnym, tak, bo przy takiej piramidzie wieku ten system zawali się. Tak, czyli ważny jest tutaj ten współczynnik zastępowalności pokoleń, czyli... Którego nie ma w tej chwili. Którego nie ma, czyli wytłumaczmy też naszym widzom, że to jest liczba osób aktywnych zawodowo, które partycypują w utrzymaniu tych osób, które już nie są aktywne zawodowe, które przeszły w stan odpoczynku, i to ci aktywni zawodowo muszą wypracować de facto środki na zabezpieczenie emerytalne tychże, którzy nie są aktywni. I to jest szalenie ważne. I proszę zwrócić uwagę, 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości doprowadziło do tej właśnie zapaści, o której pan wspomniał, panie redaktorze. I to pokazuje, jak wiele jest tutaj do zrobienia, bo ta demografia jest kluczowym wyzwaniem. To jest problem oczywiście kontynentu europejskiego. Natomiast w szczególności demografia dotyka nas, Polaków. I jesteśmy społeczeństwem w szybkim tempie starzejącym się. To jest konsekwencja też tego braku przyrostu naturalnego. I musimy oczywiście to bardzo mocno zbilansować. Natomiast oczywiście musimy mieć świadomość, że
polskie podmioty gospodarcze w dużej mierze, niewystarczającej oczywiście, bo to nie zbilansuje tych deficytów demograficznych, procesy gospodarcze w sensie produkcyjne są w dużej mierze, praca rąk ludzkich zastępowana jest przez roboty, czyli następuje proces robotyzacji, elektronizacji oczywiście w wielu sektorach naszej gospodarki. To nie jest wystarczające i my, to jest nasza ambicja, musimy oczywiście zadbać o to, żeby demografia w Polsce i to w stosunkowo krótkim, jak na ten proces oczywiście, choć sam proces jest złożony i długotrwały, zmieniła się i to jest jeden z postulatów, jeden z priorytetów. No fajnie, ale jak to zrobić? Zwracamy uwagę. No jak to zrobić? To już mówię. PiS wprowadził 500+, mówiąc, że to jest program pronatalny. Oczywiście Jarosław Kaczyński później przyznał, że był to program społeczny, co było od początku wiadome. Tak jest. Pracowano, nawet wypracowano strategię demograficzną 2020-40, ale ona chyba przez rząd finalnie nie została przyjęta. Jakie macie pomysły na zwiększenie liczby dzietności albo zwiększenie liczby Polaków, bo jasne, też można sobie wyobrazić model niemiecki? Jasne. Proszę zwrócić uwagę, panie doktorze. Po pierwsze, Czesi pokazali, że można to w bardzo dobry sposób zrobić, bo gdybyśmy przeanalizowali mapę demograficzną państw członkowskich Unii Europejskiej, to Czesi jednak poradzili sobie też po zapaści w to tym prawda, zakresie. Do pewnego momentu, bo bodajże od roku czy od dwóch. No dobrze, ale to zatrzymało się na pewnym poziomie, ale bilans jest jednak dodatni, czyli to więcej prawda. Osób się rodzi, niż umiera. Wejdę panu w słowo i argument jest taki. Po pierwsze, polityka demograficzna tak Czech od trzech dekad jest niezmienna, a u nas to 4 czy 8 lat jest wywracana o 180 stopni. Powiem o tym nieco, bo polityka demograficzna, panie redaktorze, to także stworzenie pewnych stabilnych warunków do zakładania rodzin, prokreacji, realizacji aspiracji Polek i Polaków, zwłaszcza prawa. Młodych. Tak jest. Dostęp do mieszkania, stabilność prawa, kwestie związane z ochroną zdrowia, miejsca pracy. To wszystko jest niezwykle istotne i rozpatrywanie demografii w kontekście punktowym jest z założenia błędne, fałszywe. Czyli to jest zjawisko, z którym poradzimy sobie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zbudujemy komplementarną politykę w wielu obszarach, tak, aby polskie społeczeństwo właśnie chciało. Czego nie udało nam się przez 30 lat. Tak, panie redaktorze, bo do tej pory wiele ekip rządzących szuka takiego jednego złotego środka panaceum. Którego nie ma. Którego nie ma. I to jest absurdalne. Z założenia nie ma takiego środka, jednego specyfiku, który rozwiąże tą kwestię. To jest zespół wielu działań, które może właśnie sprawić, że zmienimy tą sytuację negatywną, niepożądaną, demograficzną w naszym kraju. Sytuacja społeczna znacząco różni się od tej, którą mieliśmy do czynienia na początku lat 90. Mówię między innymi o bezrobociu. Takiego bezrobocia nie ma i choćby ze względów demograficznych już raczej nigdy nie będzie. Natomiast nie zmieniła się sytuacja mieszkaniowa. Pański resort jest odpowiedzialny za ten sektor mieszkalnictwo, mieszkania i budownictwo. Pan wie, ile kosztuje teraz metr mieszkania w Warszawie? Tak, gigantyczne, niewyobrażalne wręcz. 17 tysięcy złotych w Zielonej Górze, tak. Gdzie pan mieszka, ile kosztuje? To zależy, czy na rynku wtórnym, czy pierwotnym, ale myślę, że średnia to jest około 9-10 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o nowe budownictwo na rynku pierwotnym, to jest zdecydowanie więcej. Myślę, że w zależności też oczywiście od powierzchni, lokalizacji mieszkań, tak jak i wszędzie to jest ten rynek zdywersyfikowany, ale to średnia, też jest duża kwota. Średnia zarobków to jest 7700 brutto, natomiast jak spojrzymy na medianę, to ona jest dużo niższa. I jak uwzględnimy to, jak ten te średnie jest przez GUS wyliczania, to wiemy, że te 7700 zarabia niewielka liczba Polaków. Co zrobić, żeby Polacy mieli, nie mówię otwarty dla każdego i za bezcen dostęp do mieszkań, ale żeby mieli szansę
dopracować się, ci, którzy pracują legalnie, uczciwie, wypracować swoje własne mieszkanie, które jest, przyzna pan, podstawą rozwoju tak społecznego i gospodarczego. Tak jest, to oczywiste, absolutnie zgadzam się tu z panem, panie redaktorze, to ważny, ale truizm jednak mimo wszystko. Trzeba wziąć pod uwagę to, że próbujemy trójtorowo do tego problemu przystąpić i o tym też mówiliśmy w kampanii wyborczej i my jako Koalicja Obywatelska, ale także dzisiaj nasi koalicjanci i Lewica, ale także Polska 2050 czy Polskie Stronnictwo Ludowe. I proszę zwrócić uwagę, my na takiej triadzie chcemy tą politykę mieszkaniową oprzeć, czyli z jednej strony to jest oczywiście stworzenie pewnych możliwie dobrych warunków dostępu do taniego kredytu, który miałby umożliwić Polkom, Polakom dostęp właśnie do tych pieniędzy na zakup tego wymarzonego mieszkania. Chociaż jak wielu ekspertów, bo takie konsultacje społeczne, ale mieliśmy odwagę, minister Hetman miał odwagę, żeby to konsultacje otworzyć, przecież to jest jakiś projekt, draft, punkt wyjścia. Tak, wyszliście państwo z taką propozycją, tak nie projektem, bo to nie jest to projekt. To są założenia, to nawet nie jest projekt ustawy, tak nie mówię o akcie legislacyjnym. Mieszkania na start. Tak, mieszkanie na start. Propozycja, która dedykowana jest do entuzjazmu wszystkich Polaków. Projekt nie wywołał. Nie wywołał, ale... Ale powiedzmy też dlaczego. Głosy są takie... Że oddziałujemy jedynie na popyt, nie pamiętamy o stronie podażowej, co powoduje, że ceny właśnie, że wprowadzenie tego kredytu właśnie nie wpływają na obniżenie i większą dostępność do mieszkania. Wręcz przeciwnie. Ale też zaprosiliśmy tych, którzy sceptycznie, krytycznie wypowiadali się na temat tego programu i prosiliśmy ich wciąż o to, żeby podzielili się z nami oczywiście swoimi uwagami, ekspertami rynku nieruchomości. I naszą domeną, myślę, jest to, że jesteśmy bardzo otwarci na uspołecznienie naszych procesów, czyli zaproszenie nie tylko interesariuszy, ale także tej strony eksperckiej, która mogłaby służyć podpowiedzią, bo chyba nam wszystkim zależy na tym, żeby tego typu kwestie rozwiązać. Oczywiście ten kredyt jest od 1,5% do zera, w zależności od tego, czy to jest jedno, dwuosobowe gospodarstwo domowe, trzyosobowe, cztero, pięcio i większe. Różni się to oczywiście oprocentowaniem od 1,5% do zera, ale także możliwością sięgnięcia po kredyt od 200 do de facto 600 tysięcy złotych. I ta fala krytyki oczywiście pojawiła się. My czekamy oczywiście na propozycje, jesteśmy na nie otwarci. Natomiast to jest jeden filar, mówiłem o pewnej triadzie. Po drugie, chcemy oczywiście także oddziaływać i... Bo nie każda Polka i nie każdy Polak chce, bo postrzeganie, jakby podejście do własności w Polsce też ewoluuje, zmienia się. Proszę zwrócić uwagę, w krajach Europy Zachodniej coraz bardziej popularne są mieszkania na wynajem, samochody na wynajem. W Polsce wynajem. Się to nie sprawdza i pan doskonale nie, wie nie dlaczego. Nie sprawdza się, dlatego, ale... że Polacy nie ufają państwu i mają takie historyczne doświadczenia, że wiedzą, że mieszkanie to jest ta własność i to zabezpieczenie finansowe, którego państwo raczej nie zabierze. Panie redaktorze, ale to się też zmienia, nie tak pewnie jakby nam się, jakbyśmy sobie tego życzyli, ale chcę też powiedzieć, że to nie tylko rola państwa, ale my mówimy także o mieszkaniach komunalnych, które są po stronie jednostek samorządu terytorialnego szczebla podstawowego, czyli myślę o gminach. I tutaj też chcemy wywołać i uruchomić pewną energię, ale także uwolnić pewien zasób mieszkań komunalnych, które są w zasobie samorządów terytorialnych, ale ich poziom, ich struktura jest niewystarczająca, standard jest niewystarczający i tu chcemy ich wesprzeć. Chcemy także uruchomić towarzystwa budownictwa społecznego. To też, myślę, jest ważny element, komplementarny do w tej ofercie. No i musimy oddziaływać także w sposób podażowy, ale tu jest wiele barier i przeszkód, od przepisów prawa budowlanego poczynając, poprzez kwestie pewnego chaosu przestrzennego, gospodarowania generalnie przestrzenią przez jednostki samorządu terytorialnego. I to są złożone i nieco
wymagające nieco dłuższych działań, wyzwania, ale też chcemy im stawić czoła i o nich rozmawiać i to robimy cały czas w naszym resorcie. Jednym z najsilniej krytykujących ten projekt czy zapowiedź projektu Mieszkania na Start był, jest wasz koalicjant, czyli Lewica, właśnie używając tego argumentu, że napędzacie tylko, czy chcecie napędzić tylko zyski bankom i deweloperom. Zresztą jak popatrzymy na zyski sektora bankowego z ostatnich kilku kwartałów, to rzeczywiście one są rekordowe w dużym stopniu za sprawą rekordowej akcji kredytowej. Czy pan sobie wyobraża... Ale ten kredyt, przepraszam bardzo, panie redaktorze, ten kredyt 2% jest zupełnie jednak innym instrumentem, który poprzednicy nasi przygotowali od tego, który, o którym ja opowiadam. I proszę zwrócić uwagę, że ta gradacja i oprocentowania i dostępności, my też proszę zwrócić uwagę, bo ja mówiłem o także liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, to też jest element, który mówi o tym, że im jest liczniejsza rodzina, im Polka i Polak wzięli na siebie odpowiedzialność i zdecydowali się na potomstwo, im liczniejsza jest rodzina, tym te ulgi, ta świadomość państwa jest większa. To nie jest tak, że my bezrefleksyjnie, jak poprzednicy mówimy, 2% bez względu na to, kto się o ten kredyt ubiega, więc my pokazujemy też tą naszą wrażliwość społeczną i gradujemy, dywersyfikujemy ten dostępność do tego instrumentu mieszkaniowego, więc myślę, że to są dość istotne jednak mimo wszystko różnice. Wracając do ministra Kukuckiego, bo rozumiem, że o tym pan mówi, o naszym koalicjancie. Który nie był wtedy jeszcze nawet Lejce. Ministrem. Tak, ale już dzisiaj od kilku czy kilkunastu, przepraszam. I stał się entuzjastą tego projektu. Ja tego nie powiedziałem. Nie. Tego nie mówię. To musiałby pan redaktor zaprosić mojego szanownego kolegę. Ale jednym z elementów, który podnosi Lewica i takie doświadczenia ma, jak rozmawialiśmy, pan minister Krzysztof Kukucki, to jest ta kwestia tego budownictwa społecznego, komunalnego. Przecież rozwijał to, będąc wiceprezydentem jednego z polskich miast, współpracując zresztą z prezydentem z Koalicji Obywatelskiej, wspólnie ten program tego budownictwa komunalno-społecznego rozwijali. Ale pan minister oczywiście, bo żywo jest też zainteresowane całe kierownictwo na czele z ministrem Hetmanem i chce dużą wagę co do tego programu mieszkaniowego przykładamy. Pan minister Kukucki, czyli Lewica, w sensie instytucjonalnym, formalnym, politycznym, ma swego przedstawiciela, który także jako żywo bierze aktywny wkład w pracę nad tym programem i myślę, że tutaj będzie mógł pan minister i Lewica skanalizować swoje dobre pomysły, postulaty, które mam nadzieję będą służyły tylko zbudowaniu jak najlepszej oferty dla Polek i Polaków. Lewica mówi, że takim dobrym benchmarkiem może być Wiedeń czy polityka mieszkaniowa realizowana w Austrii od 100 lat. Okej, panie redaktorze, bez wątpienia tak, jest to dobry kierunek, inspiracja, tylko że uwarunkowania są też diametralnie inne. To nie możemy przekładać wielu rozwiązań jeden do jednego, bo i historia, tradycja i przepisy prawa i w ogóle zagospodarowanie przestrzenią, to i kultura, i stabilność, i gospodarka rynkowa. Stabilność. Prawda? To są zupełnie inne obszary, więc jeden do jednego nie da się tego porównywać, ale tak trzeba czerpać. Nie ma co wyważać otwartych drzwi. Trzeba korzystać z wzorców europejskich. Na ile się da wprost je adoptować, to korzystajmy z tego i to też zamierzamy robić. Też analizujemy akty prawa obowiązujące w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale tak jak mówię, to nie jest takie proste, nie daje się wprost jeden do jednego pewnych rozwiązań adoptować w Polsce. Panie ministrze, na koniec takie pytanie, wybiegające nieco w przyszłość, czy Donald Tusk byłby dobrym kandydatem na prezydenta? W mojej ocenie? W pana ocenie. W mojej ocenie tak, bardzo dobrym lepszym kandydatem niż Rafał Trzaskowski na prezydenta. To są dwie różne sprawy. Rafał Trzaskowski jest też bardzo dobrym, doskonałym kandydatem na prezydenta. Pytanie z innej natury, panie redaktorze, żebyśmy nikogo nie uszczęśliwiali na siłę. Bo dlaczego powiedziałem, że Donald Tusk byłby też fantastycznym kandydatem na prezydenta? Otóż dlatego, że jest człowiekiem, który sporo czasu spędził nie tylko w polskiej, ale i europejskiej polityce, który
Oczywiście poznał świat polityki międzynarodowej i to na wskroś, mogę powiedzieć, na wskroś, będąc szefem Rady Europejskiej. To są doświadczenia bezcenne i oceniając prerogatywy prezydenta, głowy państwa polskiego, te doświadczenia byłyby bardzo przydatne. Ale pytanie jest o to. Wcześniej trzeba te wybory wygrać. Nie, jeszcze inne, panie redaktorze. Trzeba chcieć przystąpić do tych wyborów. Pytanie jest takie. A kto by nie chciał? Czy pan premier Tusk by nie chciał? Nie wiem tego. Właśnie to jest pytanie. Pan premier Tusk myślę, że jest człowiekiem po pierwsze honorowym i jednak pan Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, jest człowiekiem też niezwykle dobrze przygotowanym w sensie i wykształcenia, i kompetencji, ale także, proszę zwrócić uwagę, też ma bogate doświadczenie międzynarodowe, bo nie zapominajmy o tym, że pan Rafał Trzaskowski był w Parlamencie Europejskim, że pan Rafał Trzaskowski w rządzie i Donalda Tuska był ministrem do spraw administracji i cyfryzacji, czy cyfryzacji, przepraszam, a w rządzie Ewy Kopacz był ministrem do spraw europejskich. To też jest człowiek, który ma bardzo szerokie i bardzo dobre relacje międzynarodowe, a uważam, że to doświadczenie, które zdobył w samorządzie, no, ogromnej metropolii europejskiej, myślę o naszej stolicy, o Warszawie, będzie także bardzo przydatne. Posiada też taką umiejętność i dar słuchania, wsłuchiwania się w głosy obywateli i nawiązywania takiego sprzężenia. Panie ministrze, ale gdyby były, zakładając czysto hipotetycznie, prawybory w Platformie Obywatelskiej, nie organizujecie już prawyborów od wielu lat, prawda? Ale gdyby były. I w prawyborach wystartowałby Rafał Trzaskowski i Donald Tusk, to na którego z nich by pan zagłosował? Panie redaktorze, myślę, że nigdy nie doszłoby do prawyborów, dlatego że... Nigdy nie mów obaj, nigdy. Nie, obaj panowie niezwykle się szanują, znają swoje potencjały. Myślę, że pan premier Tusk miał jasno określoną misję. Zdecydował się na powrót do polskiej polityki, żeby wyrwać Polskę ze szpon, przepraszam, ale tak to trzeba określić, Prawa i Sprawiedliwości, zerwać z degradacją państwa polskiego i wewnętrznie, ale także na arenie międzynarodowej. Dowody: nie działa Trójkąt Weimarski, nie działa Grupa Wyszehradzka. Polska jest zmarginalizowana na arenie międzynarodowej za sprawą grania polityką zagraniczną do wewnątrz państwa polskiego, odpychaniem takim bezrefleksyjnym, bezmyślnym Polaków od Unii Europejskiej, generowaniem konfliktów. Wtedy, kiedy na wschodzie państwa polskiego toczy się regularna wojna, kiedy Rosja napadła na wolne, suwerenne państwo Ukrainę, pan prezydent, prezydent Duda, pan przede wszystkim prezes Jarosław Kaczyński, pan Mularczyk ohydzają Polakom, budują napięte relacje z naszym największym sąsiadem, z którym nasza gospodarka jest najsilniej związana, która w dużej mierze zależy od potencjału niemieckiego. To pokazuje, z jak niebezpiecznymi ludźmi mieliśmy do czynienia. To była misja pana premiera Donalda Tuska, aby wyrwać Polskę, aby odbudować reputację Polski na arenie międzynarodowej, żeby odbudować stosunki zewnętrzne, zagraniczne, aby Polska była bezpieczna, aby Polska mogła liczyć na swoich przyjaciół w Unii Europejskiej, ale także w Pakcie Północnoatlantyckim NATO. I myślę, że Donald Tusk jest gwarantem tej reputacji. I to jest misja, to jest wyzwanie, którego podjął się pan premier Donald Tusk. Ma też dzieci, ma wnuki i myślę, że robi to, przecież jest w mojej ocenie, nie wiem tego, jest spełniony politycznie człowiekiem. Dobrze odczytuję, że zdaniem pana lepiej, żeby premier Tusk był premierem do końca kadencji? Moim zdaniem kandydatem na prezydenta państwa polskiego będzie Rafał Trzaskowski, bo tak umówili się obaj panowie, a pan premier Donald Tusk po prostu chce wprowadzić Polskę na właściwe, należne jej tory. Tak, aby polskie społeczeństwo, bo to gra jest... Organizujemy się w państwa po to, żeby zadbać o interes jakiejś określonej populacji, w naszym przypadku Polek i Polaków. I to jest ambicja pana premiera Tuska, aby Polska i Polacy byli bezpieczni. Dziękuję ślicznie. Pięknie, Waldemar dziękuję. Sługocki, wiceminister rozwoju i technologii, poseł Platformy Obywatelskiej, był moim państwa gościem. Szanowni państwo, zostańcie z nami. Po krótkiej przerwie kontynuujemy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
Co wy robicie? Co robicie? Pani poseł, pani jest posłanką i ja jestem posłem. Pokazuje mi pani legitymację poselską, ja też ją pani pokazuję. Jesteśmy, możemy normalnie rozmawiać, prawda? Jak poseł z posłem, posłanka z posłem. Pani poseł, mamy bardzo jasną i konkretną sytuację, z którą czas się pogodzić. Sąd Okręgowy w Warszawie 20 grudnia ubiegłego roku wydał... Nie, teraz ja mówię, pani poseł. Zadała mi pani pytanie, a ja pani odpowiadam. Nie ma... Aha, dobrze. Już odpowiadam, pani poseł. Pani pyta o swój mandat. Ja pytam o parlamentarzystów. Już odpowiadam. Już... Chcę odpowiedzieć. Jestem tu. Chcę odpowiedzieć. Mariusz Kamiński. Jestem tu. Chcę odpowiedzieć. Chcę odpowiedzieć. Halo, pani poseł. Jestem tu. Chcę odpowiedzieć. Pani poseł, nigdy w życiu nie przyszło mi przez myśl, żeby pozbawiać kogokolwiek z posłów, a już szczególnie posłów Prawa i Sprawiedliwości, prawa do wykonywania mandatów, bo marszałek nie ma takich kompetencji. To robią sądy, jeżeli decydują w tej sprawie. Marszałek nie ma takich kompetencji. Natomiast przyznam się pani do pewnej wątpliwości. Pojawiła się w moim sercu, zasiana przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wątpliwość, jak traktować parlamentarzystów, skoro Sejm nie istnieje. A więc jeżeli prezes państwa partii stwierdza, że nie istnieje Sejm, wahałem się przez chwilę, ale uruchomiliśmy wycieczki jednodniowe. Każdy może wejść, jeżeli chce, ale zacząłem się wahać, wypłacać wynagrodzenia czy nie wypłacać. Wszystko pójdzie na konto waszego prezesa. Hubert Biskupski, witam Państwa po krótkiej przerwie. Kontynuujemy Wieczorny Ekspres. Moimi Państwa gośćmi są Karolina Pawliczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dobry wieczór, witam serdecznie. Paulina Matysiak, posłanka Lewicy, Ewa Zajączkowska-Herlik, rzeczniczka Konfederacji i Jacek Ozdoba, poseł Suwerennej Polski. Dobry wieczór. Witam Państwa. Czyli mamy pełen przekrój, jak mawiają niektórzy, pełen komplet, bo jest tak, jest rząd, jest opozycja totalna, opozycja parlamentarna i opozycja wewnątrzrządowa, dobrze powiedziałem? No, można opozycja się przytaknąć do takiego podziału. Czemu nie? Panie pośle, o co chodziło z tą dzisiejszą zadymą poranną? Tak będziecie każde posiedzenie Sejmu inaugurować próbą wtargnięcia z posłami, którzy nie są posłami, przynajmniej wedle marszałka Hołowni. Czy to oczywiście jest dłuższa historia całej tej, jakby można powiedzieć, sytuacji, w której znajduje się zarówno pan minister Wąsik, jak i pan minister Kamiński, ale już nie wchodząc w szczegóły, bo oczywiście można mieć tu różne zdanie dotyczące możliwości zastosowania prawa akt łaski, ustrojodawca 97 rok, który nie doprecyzował specjalnie, bo historia, jakby konstytucjonaliści zwracają uwagę, że doktryna była jednoznaczna do pewnego momentu, jak nie doszło do pana ministra Kamińskiego, bo ja sam uczyłem się z podręczników, które jednoznacznie dawały możliwość taką prezydentowi. To w 35 konstytucja zawężała, dlatego że był ten katalog zawężony, czy uskazany wyrokiem prawomocnym. Ale zostawiając jakby to na boku, ja bym to rozdzielił na dwie płaszczyzny. Z jednej strony rzeczywiście płaszczyzna zewnętrzna, nie spodoba się to pewnie moim kolegom z klubu, której oceniam, że jest to na pewno ciężkie wizerunkowo. Ale z drugiej strony wewnętrzne... Najdelikatniej rzecz ujmując, patrząc na sondaże. Wie pan, z tymi sondażami, jakby z tymi tym, to jakby zbyt, moim zdaniem rozumiem, że to jest taka ocena chwilowa i zależy, jak to prezentuje i się przedstawia, bo to nie zawsze jednak jest obiektywna ocena. To, co się prezentuje, szczególnie, że tło jest dość trudne do wytłumaczenia, ale wracając do tej jakby podstawy merytorycznej, rzeczywiście jakby no, sytuacja, w której niejednoznaczne są również oceny co do tego, czy wygasł mandat, czy też nie. Nierównoznacznie jest też ocena co do tego, która według, w ogóle w opinii publicznej, która decyzja powinna być wiążąca wobec marszałka, czyli Izba Kontroli Nadzwyczajnej, która jest jakby automatyczna, czy to właściwa, czy też wybór przez marszałka izby, którą on sobie życzy, czy dobieranie składu sędziowskiego. Ale mnie pan pyta, czy będziemy tak za każdym razem robić. No ja uważam, że to nie jest najlepsza droga.
Sądzę, że przy obecnej sytuacji medialnej wytłumaczenie nie ma tutaj żadnego znaczenia, dlatego że jest to obraz raczej, bym powiedział, negatywny, ten zewnętrzny. Chociaż oczywiście uważam, że racja pod względem jakby sporu prawnego, możliwość wejścia do Sejmu, nawet abstrahując od tego, czy panowie są posłami, czy też nie, jeżeli nawet by byli byłymi posłami, to i tak mają możliwość legalnego wejścia na teren Sejmu, bo taką możliwość ma każdy, kto był kiedyś posłem. Więc jakby zamykanie głównych drzwi i jakby te środki, profile praktyczne, które zastosował pan marszałek Hołownia, sądzę, że są zbyt daleko idące i na pewno nie jest to z korzyścią cały ten spór, niezależnie od tego, kogo dzisiaj należy wskazać, czy jest winien, dla opinii, znaczy dla po prostu Polaków, którzy odbierają to, w jaki sposób wygląda dzisiaj polityka. My zajmujemy się samimi sobą, a i nie widzę reform. Jeżeli przychodzi nowa władza, ja sam pamiętam, jak zostawałem ministrem, bo zostawałem posłem w pierwszej kadencji, to i miałem możliwość większości, bo to jest istotne, to przedstawiałem cykl zmian, które zresztą później były poparte. Ja nie widzę dzisiaj pracy parlamentu, ja nie widzę rozwiązywania problemów, ja nie widzę zamrożenia cen energii, tych kryzysów, które następują, a widzę tylko i wyłącznie przepychankę, którą funduje nam marszałek Hołownia z Donaldem Tuskiem, którym jest to na pewno wiatr w żagle, jeżeli chodzi o ten obraz, który dzisiaj był przedstawiony, bo on jest trudny do opisania i przedstawienia, dlaczego się tak dzieje. Pani poseł, do pani poseł Pawliczek się zwracam. Wymarzony dla was scenariusz, prawda? Zadyma pod Sejmem, konstruowana, przynajmniej tak to wygląda, przez liderów, i to nie byle jakich, Prawa i Sprawiedliwości, negatywnie odbierana przez ogół społeczeństwa. No właśnie, pan redaktor stwierdził, czy tak to ocenił, zadyma. Dokładnie tak to wygląda. Zadyma polityczna, hucpa polityczna, budowanie negatywnych emocji. Zresztą na tym zbudował się PiS przez te wszystkie lata, dzieląc społeczeństwo. To jest dla nich, można powiedzieć, taka woda na młyn. Ale czasy się zmieniły, sytuacja się zmieniła. Pan poseł powiedział takie dość znaczące w mojej ocenie zdanie, że w obecnej sytuacji medialnej będzie to trudne do wytłumaczenia. Owszem, bo wtedy mieliście w tamtej kadencji, czy w dwóch poprzednich, mieliście swoje media rządowe, które zawsze potrafiłyby taką sytuację ograć. Dzisiaj pani sytuacja się zmieniła. Proszę nie przeszkadzać, nie jest pan w swojej rządowej telewizji. I potrafilibyście faktycznie pani wtedy to tak uzasadnić, że byłoby w porządku. Także pani dzisiaj, ten rak, jak to pani określała rząd. Po prostu jest to niemożliwe. Dzisiaj jest to niemożliwe. Ludzie faktycznie, panie redaktorze, tutaj się powołując tak naprawdę na społeczeństwo. 66% to jest najnowszy sondaż Ibrisu. 66% społeczeństwa ocenia w ogóle całą tą sytuację związaną z Wąsikiem i Kamińskim, przypomnę, przestępcami, ułaskawionymi, ale przestępcami. Ocenia bardzo negatywnie to, że zostali ułaskawieni, całą tą właśnie hucpę polityczną, jeszcze raz powtórzę, którą tworzycie. To jest dla was takie źródło funkcjonowania i istnienia. Zobaczymy, co będzie na następne posiedzenie Sejmu, co wymyślicie, bo przecież się namawialiście przed samym posiedzeniem, widać to było w mediach, planowaliście coś. Nie wiem, czy wyszło do końca tak, jak chcieliście, bo obraz jest naprawdę upokarzający. To nie przystoi politykom, to nie przystoi posłom, posłankom. Po prostu sprowadzacie parlamentaryzm w ogóle do takiego poziomu nieprzystającego do naszej demokracji w naszym kraju, demokracji parlamentarnej, o którą przecież walczyliśmy wszyscy nasi przodkowie, żeby ta kwestia była uregulowana, żebyśmy żyli w wolnym, demokratycznym kraju. Wy po prostu nieustannie żyjecie w zupełnie innych czasach. Próbujecie sprowadzić tak naprawdę ten nasz czas polityczny do rządów autorytarnych. Zresztą myślę, że gdyby PiS nadal rządził, to do tego by doszło i wyprowadzilibyście nas z Unii Europejskiej. Tak, tak. Wiem, że ten nerwowy uśmiech o czym świadczy, jest nerwowy, ale zostawmy co to bez komentarza. Ja bym tylko chciała zwrócić uwagę, pani, co, mam pierwszy raz możliwość z panią bycia w studiu, kiedy pani wypowiedziała słowa o raku. I chciałem się spytać, czy przeprosi pani wszystkich tych, którzy chorują na raka, że określa pani środowiska polityczne mianem nowotworów rakiem. Czy pani mnie naprawdę określa rakiem? Proszę, chce pani państwa powiedzieć, że ludzie, którzy są, proszę, politykami państwa, demokratycznie, ja jestem, wybranymi, są nowotworami? Ja jestem w zespole do spraw rozliczeń rządów PiSu. I chcę bardzo wyraźnie jeszcze raz powiedzieć, to co tam, gdzie jest Stanisław Gier, co nam zafundował, tam, gdzie jest Roman Giertych, to co nam zafundował PiS, czyli wszystkie te układy, układziki, te wewnętrzne relacje, te po prostu układy, które drążyły nasz kraj, to był właśnie rak. I chcę wam powiedzieć, że za wszystko odpowiecie. Idą wezwania Stanisławem G?
Proszę wie pani, że areszt potwierdził sąd w przypadku Stanisława G? Są zawiadomienia do prokuratury, nie zajmie wiadomo, się dobrze. Tym. Niezawisła, niezależna prokuratura, niezawisłe sądy, wszystko będzie rozliczone. Powinniście się już dzisiaj bać. Straszy mnie pani? Pani sugeruje, że ja się mam czegoś bać? Powinniście się bać, co się co tak znaczy naprawdę bać? Wyleje z tego wszystkiego. Proszę państwa, na przykład w Funduszu Sprawiedliwości przekazywane były środki, i to nie tysiące, to były miliony złotych dla stowarzyszeń, organizacji, które powstawały, to były organizacje widma, powstawały i znikały. 9,5 miliona pani złotych, to wie z mediów, 6 milionów, 7 milionów. Nie, akta? Wie pan skąd? Z raportu NIK-u. Wypadałoby się przygotować do takiej informacji. Oczywiście, że tak. I co pani przeczytała na temat Pegasusa? Proszę państwa, mieliśmy legalny, bardzo długą debatę na ten temat. O Pegasusie chciałam jeszcze porozmawiać, ale jak dacie mi państwo szansę. Ja tylko ostatnie zdanie. Ale dobrze, pani wyprostowała te słowa z nowotworem. Niku nam bardzo wyraźnie i bardzo konkretnie przedstawili, co się działo w poprzedniej kadencji, jeśli chodzi na przykład o Fundusz Sprawiedliwości, ale tematów mamy mnóstwo, jeśli chodzi o, oczywiście o zespół do spraw. Stanisław G. na pewno pani wytłumaczy. Pani poseł, pan minister wbił taką szpilę w pani kierunku, czy generalnie w kierunku rządu, że nie pracujecie, tylko wykorzystujecie tę zadymę polityczną. Chciałem zapytać o to, kiedy zostanie przedstawiony, wypracowany mechanizm, projekt dotyczący tego, w jaki sposób będą realizowane konkursy do spółek Skarbu Państwa, do zarządów i rad nadzorczych. Mamy cały cykl zmian w spółkach Skarbu Państwa, Orlen, PZU, PKO, BP, mamy albo PO. Od przyszłej kadencji, podpowiem panu. Zmiany musiały się odbyć, bo oczywiście nie mogły tam nadal być osoby, które po prostu mogłyby również zacierać dowody, które były czy będą w sprawach, które będą się toczyły oczywiście. Przecież tak jak wspomniałam wcześniej, zawiadomienia do prokuratury są nieustannie przekazywane. W związku z tym, szanowni państwo, musieliśmy ten proces podjąć natychmiast, ale też zaznaczam, że to są osoby pełniące obowiązki. Będą w tym przeprowadzone przejrzyste i transparentne konkursy, bo na pewno nie będzie tak, jak było za czasów PiSu, że przede wszystkim politycy nie wierzę, w co pani mówi, to jest wiadomo, że pani posłuchała, co twierdzi wiceminister. No to się okaże w rzeczywistości. Ja nie będę czarować, powiedział. Rzeczywistości. Tak będzie, bo tak obiecaliśmy społeczeństwu. To była też nasza deklaracja w wyborach. Pani poseł, w związku z tym, kiedy poznamy ten mechanizm konkursowy? Ale panie redaktorze, przecież mechanizm konkursowy to nie jest nic nowego. Konkursy odbywały się, będą się odbywać. W niektórych jednostkach przecież tak to właśnie funkcjonuje. Również jeśli chodzi na przykład o samorządy, spółki samorządowe. No przecież to nie chodzi o to, żeby stworzyć jakiś nowy mechanizm. Chodzi o to, żeby go wprowadzić w życie. Proszę mi przypomnieć, kiedy się odbył konkurs na stanowisko prezesa zarządu PKN Orlen czy PKO BP? Ale mówi pan o poprzedniej kadencji? Nie, mówię o 30 ostatnich latach. No panie redaktorze, proszę mnie tutaj nie odpytywać w tak szczegółowych kwestiach, bo ja nie pamiętam, kiedy były te konkursy. Natomiast zaraz sobie zerknę, zobaczymy, bo wiemy na pewno jedno, że przez te 8 lat poprzednich rządów PiS przyzwyczaił nas do tego, że tak naprawdę to byli namiestnicy polityczni, funkcjonariusze, którzy przychodzili z dnia na dzień, pakowali się też z rozkazu Kaczyńskiego, bo przecież wiemy doskonale, że ta rotacja to też była normą w spółkach Skarbu Państwa. Tych najlepszych spółkach Skarbu Państwa, czyli mówimy o Orlenie, wcześniej Energa, PGNiG, to są spółki faktycznie będące naszym narodowym dobrem. Także tak to funkcjonowało. Do tego nas przyzwyczajono. My deklarujemy, że w tych spółkach będą się odbywały konkursy. Redaktor Wielowiejska pyta o partyjnych działaczy w państwowych spółkach. Na co odpowiada wiceminister Kropiwnicki? A kogo mamy powoływać? No wyrwany z kontekstu jakiś cytat, w ogóle nie wiem z którego roku, nie będę z nawet tego komentować. Nawet tego. Pani powiem, że to było wczoraj. No nie wiem, to na pewno, ja się nie podpisuję pod słowami mówiącymi o tym, że będziemy... Przepraszam, 5 lutego, no to... Pani poseł, do pani poseł Matysiak się zwracam, skoro został wywołany temat Orlenu i tym samym prezesa Obajtka, który 5 lutego zrezygnował. Zrezygnował wcześniej, ale z nią 5 lutego. Jak pani ocenia prezesa Obajtka i to, co się działo przez 8 ostatnich lat, czy 6 lat nie oceniam Orlenu? Nie oceniam dobrze, natomiast
Myślę, że to, co jest taką polską racją stanu, to, żebyśmy patrzyli, jak ta spółka będzie teraz funkcjonować, bo już od jakiegoś czasu w przestrzeni publicznej pojawiają się głosy o tym, że powinniśmy patrzeć na to, żeby podmioty były mniejsze. Mam nadzieję, że nikomu do głowy nie przyjdzie chęć prywatyzowania spółek Skarbu Państwa, wyprzedawania polskiego majątku. Tutaj ta sprawa powinna być chyba dla nas wszystkich oczywista, niezależnie z jakiego jesteśmy ugrupowania. I chyba to mogłabym powiedzieć, że to może nas chyba łączyć. No niekoniecznie. Wolę szukać tego, co nas łączy. Niekoniecznie, tego, jak słucham debat wokół fuzji Orlenu z Lotosem, czy choćby CPK, to taka mikromania dominuje. Ja myślę, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą tą mikromanię, jak pan redaktor ją nazywa, to ja bym też przed tym przestrzegała, przed dzieleniem dużych podmiotów na mniejsze, tylko dlatego, żeby one były mniejsze. Patrzyłabym raczej na to, do czego one są powołane, jakich spraw pilnują, czym się mają zajmować. I myślę, że duże podmioty, silne podmioty, to jest nasza polska racja stanu. Znaczy, tutaj zdania nie zmienię. Myślę, że nikt nie przyjdzie z takimi argumentami, które by mnie przekonały do zmiany mojego stanowiska. I chciałabym, żebyśmy w ten sposób patrzyli na to, co jest wspólne i na to, co jest naszym majątkiem. I oczywiście pełna zgoda, osoby, które powinny zarządzać takimi podmiotami, powinny mieć do tego wszelkie kompetencje. Idealnie by było, gdyby były wybierane w drodze konkursów, ze środowiska eksperckiego, tak żeby takimi podmiotami, takimi spółkami mogli zarządzać fachowcy, a nie nominaci partyjni. Dla mnie tutaj sprawa jest prosta. Dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Balcerowiczem, który powiedział coś takiego, że Donald Tusk kontynuuje politykę pisizmu i że mówiąc o tych spółkach Skarbu Państwa, nie ma znaczenia, czy będzie konkurs, czy nie będzie konkursu, bo to i tak politycy będą zarządzać, należałoby sprywatyzować. Miód na wasze serce. No, profesor Balcerowicz rzeczywiście mówi o prywatyzacji. Konfederacja mówi o tym, że jednak strategiczne spółki Skarbu Państwa powinny zostać z większościowym udziałem państwa. Zdecydowanie państwo powinno mieć kontrolę nad strategicznymi spółkami, tak jak chociażby Orlen. Natomiast rzeczywiście nie ulega wątpliwości, że nowy rząd czeka niecierpliwie, aż będzie mógł obsadzić spółki Skarbu Państwa swoimi nominatami. Wątpię, żeby odbywały się klarowne, przejrzyste i uczciwe konkursy. No bo też pytanie, z kogo nowy rząd miałby nominować nowych zarządców spółek Skarbu Państwa. Panie redaktorze, no też miejmy świadomość tego, że spółki Skarbu Państwa są bardzo łakomym kąskiem dla polityków. No widzimy chociażby po poprzedniej kampanii wyborczej, że spółki Skarbu Państwa bardzo obficie finansowały kampanię wyborczą chociażby Prawa i Sprawiedliwości, czy na przykład doprowadzały do sytuacji, gdzie cena bazowa paliwa w hurcie była sztucznie zaniżana, co oczywiście wstrzymywało wzrost cen paliwa na stacjach benzynowych i teoretycznie Polacy powinni się cieszyć, no ale właśnie to służyło wyłącznie temu, by zakomunikować, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o Polaków i ceny paliwa są niskie. Nikt nie przejmował się tym, co się stanie po wyborach, kiedy ta cena bazowa paliwa w hurcie zostanie uwolniona dosłownie. Chwilę po wyborach już widzieliśmy wzrost cen paliwa na stacjach benzynowych, więc no, takie ręczne sterowanie cenami czy kontrola nad spółkami Skarbu Państwa jest w interesie polityków rządu, ponieważ jest to łakomy kąsek i bardzo duże pieniądze, które można właśnie za pośrednictwem różnych instytucji czy fundacji przekazywać na kampanię wyborczą. Ja jestem bardzo ciekawa, co nowy rząd zrobi właśnie z tymi fundacjami, które zostały powołane chociażby przez Orlen i służyły rządowi Prawa i Sprawiedliwości. A jak sobie wyobrażacie taki model idealny zarządzania spółkami Skarbu Państwa? Model menedżerski, odpolitycznienie. Nie powołujmy na zarządców spółek Skarbu Państwa nominatów partyjnych, czy ludzi, którzy gdzieś tam na jakichś wiecach czy imprezach pojawiali się z politykami, razem imprezowali, wielka feta i nagle ktoś staje się prezesem istotnej spółki, tak? Mamy do czynienia z tym w sumie od 30 lat. Sam pan redaktor zwrócił że no, uwagę na to, że nie pamięta pan, kiedy jakaś spółka Skarbu Państwa została obsadzona w sposób taki przejrzysty, więc gwarantuję, że mamy z kolei w Polsce mnóstwo menadżerów, którzy mogliby zarządzać takimi spółkami. Kwestia właśnie no, rzetelnego podejścia i wyłonienia takiej osoby w drodze przejrzystego konkursu, opartego na kompetencjach.
Afera Pegasusa dzisiaj gruchnęła wiadomość. Trudna do zweryfikowania, ale ją powtórzę. Lista polityków PiS, na których służby zbierały kompromaty obyczajowe obejmuje około 30 nazwisk. Są na niej m.in. Ryszard Terlecki, Marek Suski, Adam Bielan, Marek Kuciński, Krzysztof Sobolewski, Łukasz Majza, Henryk Kowalczyk i tak dalej, i tak dalej. Panie pośle, podsłuchiwaliście operacyjnie swoich ludzi? Po pierwsze, nie wierzę w to, że ktokolwiek może podjąć działania operacyjne w oparciu o brak jakiejkolwiek podstawy prawnej, dlatego że to jest odpowiedzialność karna, więc ja będę tutaj wychodził przed szereg, jeżeli chodzi o jako członek komisji, bo jestem członkiem komisji, która ma to wyjaśnić, dlatego głosowałem za, bo zadaniem posła jest ocena pracy na rzecz Polski. Najpierw przede wszystkim jestem państwowcem, a dopiero później mam przynależność do danej organizacji, więc mogę panu powiedzieć, że na gruncie postępowania karnego użycie Pegasusa jest stricte już dawno uregulowane, nie jest to żadne zaskoczenie, znaczy opinię publiczną karmi się jakimś taką historią, że jest jakiś magiczny Pegasus, który o każdym słyszał i w ogóle nie wiadomo, jakie ma możliwości, a tymczasem możliwości operacyjne, które są stosowane, no były w różnych okresach dość podobne, tylko rozwój techniki wymaga, żeby dostosowywać te działania, czy te narzędzia do rozwoju technologicznego. Kiedyś na kablu było, no bo były telefony stacjonarne, dzisiaj są komunikatory, więc ten Pegasus jest do tego potrzebny. Legalność jakby i tutaj zakup jest jakby, a ta argumentacja jest absurdalna, tym bardziej, że to tylko Najwyższa Izba Kontroli potwierdziła, pan prezes Kwiatkowski, że była zasadność kupienia tego systemu operacyjnego, ale już wchodząc w tą całą dyskusję... Z tego co pamiętam, on miał być kupiony w celu podsłuchiwania, czy inaczej zbierania informacji na temat przestępców, a nie polityków. Ale celowość zakupu i rozszerzenie możliwości stosowania na podstawie ustawy o policji, o prokuraturze, jeszcze innych możliwościach ustawowych jest czymś, co jest zasadne, dlatego, że to jest po prostu dzisiaj narzędzie do walki. Czy naprawdę z Suskiego i Terleckiego? Ale właśnie, i teraz chcę przejść do tego, no, no po pierwsze nie my, no bo ja nie słuchałem, nigdy nie miałem do czynienia z żadnymi działaniami operacyjnymi, ale teraz chcę przejść do meritum sprawy. Czy w przestrzeni publicznej pojawiają się co chwilę jakieś nazwiska? I na przykład jest taka jedna osoba, której już sobie dam spokój, bo no, nie chcę ujawniać szczegółów jakby planów, które są dotyczące udziału medialnego, która stwierdziła, że jakby została podsłuchiwana przez Pegasusa. Ja zweryfikowałem, że się nie zgadza z datą zakupu nawet tego Pegasusa. Czyli widzimy, że w przestrzeni publicznej są jakieś nazwiska, ktoś coś podgrzewa, wkłada tutaj kij w szprychy, bo najłatwiej jest powiedzieć, że jest jakaś lista, mityczna lista, w której gdzie był ktoś podsłuchiwany, no ale i obóz się oburzy. Czy ktoś widział? Posłowie PiSu potwierdzają, że ta lista jest. Ale nikt jej nie widział. Jeżeli tej listy nie było, to przepraszam, kto teraz za to wszystko przeprosi? Powiem tak, jeżeli były działania... Ja nie powiedziałam, że jest lista prawdziwa, tylko że jest lista. I że ta lista wywołuje straszliwy ferment. No być może, ale ta lista może być wymyślona, panie redaktorze. Więc teraz ja przejdę do tych osób, które się najbardziej burzą. Jest jedno proste rozwiązanie. To jest bardziej pytanie do pani poseł, jako reprezentantki koalicji z 13 grudnia. Bardzo prosta rzecz. Minister Bodnar może przeciąć całe te spekulacje. Całą tą dyskusję, tą listę. Niech odtajni akta osób, które są najbardziej dzisiaj utożsamiane jako te, które były nielegalnie podsłuchiwane. Akta pana Giertycha. Panie Ewy Wrzosek, państwa Brejzów. Prosta rzecz. Odtajnienie akt. Co w tym złego, żeby opinia publiczna się zapoznała? A w tej chwili mamy takie spekulacje. I to jest bardzo ciekawe. Powołane są osoby do komisji do spraw wyjaśnienia właśnie tego Pegasusa. Oni stawiają tezę. To przepraszam bardzo, ja jako członek komisji, jako prawnik mam stawiać tezę na podstawie wywiadów medialnych? Ja nie miałem jeszcze dostępu. Dobrze, że pan potwierdza, że te osoby były podsłuchiwane. Ja nie wiem. A opinia publiczna powinna się dowiedzieć, jakie jeszcze inne osoby były podsłuchiwane. Jak była debata w Sejmie, to na sali nie było ja się zgodzę o tyle. I teraz jedna rzecz, zastanawiające jest to, bo oczywiście nikt nie wie, czy ta lista faktycznie jest. Natomiast lista jest. Zastanawiające jest to, że posłowie, politycy z pana opcji, ze Zjednoczonej Prawicy, z Prawa i Sprawiedliwości faktycznie chodzą i zastanawiają się, czy nie byli podsłuchiwani, ponieważ wiedzą, i tu się zgodzę, tylko chcę dokończyć, zaraz to pan redaktor... I sami mają obawy, żeby Bo my rozdzielmy na jedną rzecz, znaczy na podstawie działania... Ale pan potwierdza, że się granicy... boicie, nie, ja czy pan, ja się nie boję, jak ktoś mnie podsłuchiwał, no to pytanie, jakie są podstawy do tego, ale ja podchodzę do tego w sposób rzetelny, to znaczy, że jeżeli doszło do nieprawidłowości, to byłyby działania przy użyciu tego oprogramowania, które były nielegalne i oczywiście wtedy należy wyciągać konsekwencje. Ale jestem przekonany, bo wiem, że nikt takiego ryzyka by nie podjął, bo trzeba być szaleńcem, żeby użyć oprogramowania bez zgody prokuratora, bez zgody sądu, a sąd musi być szaleńczy,
żeby nie dopytać, jakie są szczegóły, bo odmowa oznacza uzasadnienie, a uzasadnienie jest niewygodne, bo trzeba dodatkowo wziąć pracę. I teraz jest pytanie takie. Jeżeli są osoby, które były w sposób nielegalnie podsłuchiwane, nie było żadnego podstaw, a jedyną motywacją była polityka, to nie widzę przeszkód, żeby taka lista osób była... Pan sobie zaprzecza. Pan przed chwilą powiedział, że sędziowie, kiedy odmawiają muszą napisać uzasadnienie i dlatego tego pytałem nie robią. Kiedyś sędziego, dlaczego i dlatego tego nie robią. Uzasadnieniami? Nie, nie o tym mówię. Sam pan sobie zaprzeczył. Dlaczego? Dlatego wydają te zgody. Że boją się odmowy? Przychodzą do nich wnioski i dają po prostu z automatu. Ale oni mają szczegóły. I to jest w ogóle potwierdzone. I to jest też ściśle tajne, więc to też nie będzie można na ten temat rozmawiać. Więc naprawdę, dowiedzmy się. Także jacy parlamentarzyści i politycy Prawa i Sprawiedliwości byli nielegalnie podsłuchiwani, a jeżeli była legalna podstawa, to kto przegrodził? Ale jaka legalna? Legalna. No jeżeli mamy do czynienia z zebraniem materiału dowodowego w postaci na przykład wniosków osobowych, tak, i na przykład dotyczące. Zarzuty muszą być postawione. Musi być podejrzana. Ale doskonale pani wie, że działania operacyjne. No ciekaw jestem, jakie były podstawy do słuchania Henryka Kowalczyka. Były oczywiście podstawy, to jest wyrok Sądu Najwyższego, który potwierdza legalność stosowania tego typu metod operacyjnych. Nie zamieniajmy się w państwo, które twierdzi, że mamy być bezbronni wobec przestępców, wobec osób. Tak jak wspomniałem, jeżeli oni nie byli w gronie, które daje możliwość działań operacyjnych, to jest zupełnie Prawa co innego. I Sprawiedliwości są przestępcy. Ale ja nie wiem. Skoro się wszyscy boją, że byli podsłuchiwani To nie pani decyduje o tym, kto tu może mówić. Jeżeli pani miała więcej do powiedzenia, to być może by akurat pan redaktor pani przyznał głos, ale tylko jeszcze... Szanowni państwo... Za rządów Platformy Obywatelskiej powstała taka lista osób, które były podsłuchiwane. I kto? I kto był podsłuchiwany? Dziennikarze. Czy pani dzisiaj się podpisuje pod wyrywaniem laptopa? Nie będzie pan na mnie machał ręką, wskazywał palcem, ja sobie na to nie pozwalam. Ojej, jaka pani jest wrażliwa i pani merytorycznie coś powie. Po prostu nie pozwalam. Cokolwiek pan powie, to KPK właśnie im bardziej pan mówi, tym bardziej pan kłamie. KPK, panie, a czym kłamałem? Panie redaktorze, w styczniu 2011 odbył się konkurs w Orlenie. To tak tylko a propos poprzedniej rozmowy i dyskusji, żeby... W którym roku? W 2011, w styczniu 28. Tak tylko zerknęłam szybko, bo przecież nie śledzę tych konkursów i przecież też nie analizuję. Pani podpisuje pod tym, który wybrany. Natomiast panie redaktorze, ja pozwolę sobie, ponieważ pan poseł też czasem odczytuje coś w SMS-ie. Poznamy listę osób, które były Pegasusem podsłuchiwane w sposób nielegalny? Jeżeli były w ogóle takie. Być może poznamy. No nie działa komisja śledcza. Niech przeanalizuje materiał. Natomiast chcę bardzo jeszcze mocno podkreślić a propos tego, co pan poseł mówi, bo mija się pan z prawdą absolutnie. Pod koniec grudnia 2020 rok Citizen Lab potwierdziła, że inwigilowani przy pomocy tego szpiegującego oprogramowania byli adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Z raportu wynika, że na telefon prawnika włamywano się co najmniej 18 razy. Ale co jest ważne? Prezes PiS Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu tygodnikowi Sieci. Przyznał w nim, że polskie służby korzystały z tego oprogramowania. Potwierdził też, że na jego zakup przeznaczono środki z Funduszu Sprawiedliwości mającego służyć przecież, szanowni państwo, ofiarom przestępstw. Wiemy doskonale... Pani poseł, to Kwiatkowski ocenia, że to było legalne. Pani poseł, to, że Pegasus był, czy jest... No wiemy. Ale właśnie dlaczego był? Kto po prostu zakupił ten system? Działania operacyjne być prowadzone? Pytanie jest takie, czy byli słuchani Pegasusem politycy i czy było to robione nielegalnie? Ja myślę, znając już przecież PiS i działania Prawa i Sprawiedliwości, mogłabym postawić tezę, że były to działania nielegalne, szanowni państwo. A ta teza jest na podstawie czego? To jest taki PiS w pigułce. Sami siebie podsłuchiwali, bo sam pan redaktor tutaj również przedstawił taką informację. Szukali sami na siebie haków, być może szukają dalej. To jest po prostu taka partia. To jest taka partia, która pani jakieś akta? Bo ja nie. Pani ma większą wiedzę ode mnie. Może pani pytać, czy słuchano. Niszczyła ludzi, niszczy ludzi. Wezwano. Tak to właśnie działacie. Takie macie metody Znamy prawdę działania. Odnośnie działania Pegasusa? I Pegasus miał wam tym pomóc po prostu. Dzięki komisji śledczej? Czy to z show? Panie redaktorze, ja myślę, że dowiemy się bardzo wielu ciekawych rzeczy w ramach funkcjonowania komisji do spraw wyjaśnienia sprawy Pegasusa. Poseł Przemysław Wipler jest wiceprzewodniczącym tej komisji. Dzisiaj z nim rozmawiałam i powiedział, że podejrzewa, że bardzo ciekawych rzeczy się za jakiś czas dowiemy. Natomiast tutaj... A jak bardzo ciekawych i czego dotyczących? Trzy kwestie. Pierwsza kwestia jest taka,
że pamiętajmy, że Ministerstwo Sprawiedliwości było w rękach ministra Zbigniewa Ziobry i to właśnie ten wymiar sprawiedliwości, jeżeli wydawał zgody na możliwość użycia systemu operacyjnego, jakim jest ta aplikacja szpiegowska Pegasus, no to pytanie, na jakiej podstawie i jacy sędziowie wydawali te zgody. Tego chciałabym się bardzo dowiedzieć. Druga sprawa, jeżeli wykazane jest, że niektórzy politycy byli szpiegowani za pośrednictwem Pegasusa, no to zakładając, że to oprogramowanie służyło do wyłapywania przestępstw, czy do przestępców, czy do jakby śledzenia przestępców, no to chciałabym się dowiedzieć, czy jakieś zarzuty tym osobom, które były prześwietlane przez Pegasusem, zostały postawione. No bo skoro szukamy przestępców, no to zakładam, że jakieś zarzuty powinny zostać im postawione, skoro byli podsłuchiwani i szpiegowani. Słuszne. Kolejna sprawa. Mam wrażenie, albo jeszcze powiem coś innego. Prawo i Sprawiedliwość weszło w posiadanie takiej zabawki, jaką jest właśnie szpiegowska aplikacja, szpiegowskie oprogramowanie. No i zaczęło tak się bawić tą zabawką, że być może zaczęło podsłuchiwać nawet własnych polityków. Doskonale wiemy, że metody działania Prawa i Sprawiedliwości wobec polityków własnego ugrupowania bardzo często były niejasne, były nieprzejrzyste i no, zakrawały o taki bardzo mocny brak zaufania do własnych działaczy. Pamiętajmy, że cała afera związana z Wąsikiem i Kamińskim rozpoczęła się od afery gruntowej, gdzie panowie Wąsik i Kamiński zostali wydelegowani do tego, żeby przejąć środowisko samoobrony, a samego Andrzeja Lepera być może politycznie zniszczyć. I tutaj to wszystko działo się w ramach koalicji Prawa i Sprawiedliwości z samoobroną. Spójrzmy, do jakiego stanu Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło porozumienie Jarosława Gowina, czy chociażby suwerenną Polskę, no bo przy całym szacunku, gdyby nie to, że mieliście pod swoim władaniem resort sprawiedliwości i pewnie mieliście różne ciekawe informacje na temat polityków Prawa i Sprawiedliwości, no to być może zbieraliście jeszcze... haki na to może swoją jeszcze gdzieś tam matkę partię? Panie redaktorze, na 100% były haki, bo żaden premier nie pozwoliłby żadnemu ministrowi krytykować swojego rządu w taki sposób, jak Zbigniew Ziobro krytykował rząd Mateusza Morawieckiego, czy jego... Arytmetyka, podpowiem, sejmowa arytmetyka, utrata władzy. Panie... To nie jest taki hak. To panie się nie nazywa pośle, wiem, że chcielibyście teraz to wybielić, natomiast... się pan przyzna, co was wiązało. A u was się nie wiąże, no błagam, arytmetyka jest czymś pośle, naturalnym, no. Panie pośle, teraz ja mówię. Prawo i Sprawiedliwość tak właśnie traktuje swoich koalicjantów, tak traktuje polityków w ramach swojej koalicji do tego stopnia, że podejrzewam, że było w stanie właśnie ich prześwietlać Pegasusem, nawet tych najbardziej zaufanych. Pamiętajmy, że przecież poseł Marek Suski jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Jarosława Kaczyńskiego, więc jeżeli był szpiegowany przez Wąsika i Kamińskiego, no to też świadczy o jakości polityki prowadzonej tej partii. Spytam, jak... I panie redaktorze, na sam koniec. Ja mam wrażenie, że panowie Wąsik i Kamiński dopiero rozpoczynają przygodę z prokuraturą w Polsce. I dlatego jest takie parcie na to, żeby oni zachowali immunitet, właśnie żeby nie można było stawiać im żadnych zarzutów. Jeżeli teraz zostali ułaskawieni już w sposób skuteczny, abstrahując od tego, czy byli skazani, czy nie, prawdopodobnie wystartują do Europarlamentu po to, by pozyskać europejski immunitet i zaszyć się w Europarlamencie, być bezpiecznymi, by właśnie na przykład taka komisja jak do spraw wyjaśniania podsłuchów za pośrednictwem Pegasusa ich nie dotknęła. Myślę, że jeszcze nieraz spotkamy się z bardzo poważnymi zarzutami wobec tych dwóch konkretnych panów. Za chwilę zapytam, jak Platforma Obywatelska traktuje swoich koalicjantów, ale to za chwilę. Donald Tusk zaproponował, żebyście wespół zespół usiedli i razem zmienili konstytucję, tak żeby zlikwidować ten prawny dualizm, który nie jest wedle niektórych prawnym dualizmem, ale jest pewnym chaosem i wspólnie, że dokonali zmian dotyczących na przykład Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby wyłonić nowy Trybunał większością 3/5 głosów. To jest sensowna propozycja. Panie redaktorze, zacznijmy od tego, że początek chaosu prawnego wokół Trybunału Konstytucyjnego zaczął się poprawką niekonstytucyjną niejakiego posła Kropiwnickiego, który dzisiaj był cytowany. Była to wrzutka, żeby na zapas wybrać sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A później wy po bandzie poszliście. I ważne jest to, że jeżeli my mówimy dzisiaj o Konstytucji, to wystarczy ją po prostu przestrzegać. Artykuł 7 jest w tym zakresie precyzyjny.
wszystkie organy państwa działają na podstawie w granicach prawa. Tak samo jak i kwestia źródeł prawa. Nie uchwały, nie to, co wydaje się komuś i źródłem prawa, tylko konstytucja, ustawy, międzynarodowe umowy ratyfikowane oraz oczywiście rozporządzenia. Ale właśnie, jak byłbym złośliwy, to bym przypomniał, że wy na przykład uchwał Trybunału Konstytucyjnego nie publikowaliście. Panie redaktorze, to zupełnie co inna kwestia. Nie, to dokładnie to samo. Na... Tylko jeszcze, bo chciałbym jeszcze skorzystać. Czy pomysł wspólnej zmiany konstytucji jest sensowny? W sprawie dualizmu, na przykład wokół prokuratury, gdzie przepisy są precyzyjne, czy wobec tego, że Bodnar, pan minister, szuka podstawy prawnej, czy na przykład wobec telewizji, no proszę zobaczyć, jakby tu jest problem też całej debaty, która się odbywa. No jeżeli ktoś dzisiaj podważa w ogóle sens funkcjonowania konstytucji, wymyśla sobie artykuły, co więcej, twierdzi, że w ogóle prawo w Polsce nie obowiązuje, bo przyszli mężczyźni, którzy twierdzą, że siłą mogą tylko i wyłącznie decydować, no to ja mam problemy jako prawnik, żeby ocenić, gdzie jest w ogóle jakakolwiek podstawa prawna. Ba! Sam Bodnar ma problem z tą podstawą prawną. A już największe ryzyko to jest cykająca bomba, co się stanie z kwestią prokuratorską z jednego prostego powodu. Już mamy pierwsze wnioski o to, że prokurator był niewłaściwie obsadzony ze strony pełnomocników przestępców, jeżeli chodzi o decyzje, które podejmował przez lata prokurator krajowy, którego nie miał wcale epizodycznego przepisu. Panie pośle, to przepisu. Pomóżcie to przeciąć, usiądźcie razem z. Ale oni złamali prawo. To jest, ale konstytucję. Najlepszym resetem konstytucji jest po prostu przestrzeganie konstytucji. Czyli nie. Jakby, nie. Ale to są wartości, a które Konfederacja są jest gotowa usiąść do takich rozmów? No to chyba oczywiście. Ich piłka, tylko tamten oczywiście. Trochę kopnął. Jesteśmy, panie pośle, prezydent Andrzej Duda mówi o resecie konstytucyjnym. Jarosław Kaczyński nawet zaczął mówić o pewnych zmianach w konstytucji, które muszą zajść, żeby rozwiązać ten węzeł gordyjski. Premier Donald Tusk zaczął mówić, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Generalnie wszyscy widzą, że jest problem w konstytucji i jest problem w braku przejrzystości zapisów, które tam są zawarte. Musimy zrobić krok do tyłu. Wszystkie partie muszą zrobić krok do tyłu, a Konfederacja bardzo chętnie będzie temu arbitrować. To na koniec pytanie o traktowanie większych przez mniejszych przez większych. Pani poseł, co się stało, że wykolegowaliście Lewicę z wspólnych list do wyborów samorządowych? No, to słowo wykolegowaliśmy to jest chyba za daleko idące. Ja oczywiście nie uczestniczyłam w rozmowach politycznych. Nie wiem, na jakim one były etapie. Na pewno były rozmowy o ewentualnych wspólnych listach, bodajże do sejmiku. Nie wiem, czy wchodziło to dalej i szerzej, jeśli mówimy o samorządach lokalnych. Natomiast ostatecznie decyzja została podjęta taka, że idziemy samodzielnie. Ja zresztą jestem zwolennikiem tego, żeby budować szeroki front po tej stronie demokratycznej, jeśli chodzi o wybory. Natomiast jeżeli będziemy szli w oddzielnych blokach, to nie wyobrażam sobie i mam nadzieję, że ta teza się też sprawdzi, żebyśmy byli wzajemnie czy wobec siebie gdzieś wrogo nastawieni, raczej na zasadzie takiego wzajemnego nawet i może wsparcia. W samorządach jest też często tak, że trudno zbudować takie stricte polityczne koalicje, dlatego że często są to komitety obywatelskie. To są często różnego rodzaju struktury lokalne, które już są zbudowane. Panie poseł, chcecie łyknąć Lewicę? W związku z tym trudno byłoby to przełożyć, jeżeli mówimy już o tej centralnej polityce, na samorząd lokalny. Nikt nikogo łykać nie będzie. Niech demokracja zadecyduje wybory samorządowe już niebawem zresztą. Także mam nadzieję, że nasza strona demokratyczna po prostu je wygra. Wygramy z PiS-em. Do pani poseł Matysiak się zwracam. Przełknęliście już tę gorzką pigułkę? Znaczy, mnie tutaj absolutnie nie zaskakuje działanie premiera Tuska i tego, że nie chciał wspólnej listy. Ja mam takie poczucie, że to jest akurat dobry prognostyk dla Lewicy, który właśnie Lewicę wzmacnia. To nie jest kanibalizowanie. To nie jest kanibalizowanie Lewicy. Wyborcy mogą dostać lewicową ofertę w wyborach na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. W sejmikach, w powiatach, w miastach. Czy z niej skorzystają? Będziemy do tego zachęcać. Oczywiście, że tak. Tutaj akurat w wielu kwestiach z liberałami się różnimy. Natomiast faktem jest to, co mówiła posłanka Pawliczak, że w wielu miastach, w wielu samorządach te koalicje i te porozumienia bardzo różnie wyglądają. One często idą w poprzek tym ustaleniom czy tym
czy tym, co się dzieje tutaj u nas na Wiejskiej w Warszawie. I moim zdaniem będą takie listy, gdzie i politycy Platformy Obywatelskiej, i Lewicy znajdą się na wspólnych listach do miasta. Będą takie, gdzie będą te komitety oddzielne, będą też takie, gdzie pojawią się społecznicy i w ogóle nie będzie tam członków żadnych partii. Natomiast do sejmiku my startujemy, wystawiamy osobną listę, będzie można zagłosować i na przedstawicieli Nowej Lewicy, i Partii Razem, i Unii Pracy, i PPS-u. Także na związkowców, na działaczki lokalne, społeczne, feministyczne, więc tak naprawdę tutaj przygotowujemy dobrą ofertę dla wyborców. Są też takie samorządy, gdzie są poparcia wspólne dla wspólnych kandydatów. Na przykład są odrębne bloki, jeśli mówimy o komitety, ale jest kandydat na prezydenta, którego popierają wszystkie komitety. Tak się zdarzyło na przykład w Kaliszu, moim rodzinnym mieście, gdzie mamy kandydata Koalicji Obywatelskiej, pana Piotra Łuszczykiewicza, ale popiera tego kandydata Lewica. Także proszę zobaczyć, no, są różne możliwości. Dziękuję bardzo. Karolina Pawliczak, Paulina Matysiak, Ewa Zajączkowska-Hernik, Jacek Ozdoba byli moimi Państwa gośćmi. Ale zanim się pożegnamy, to jedno króciutkie pytanie. Zupełnie niepolityczne. Jutro jest Tłusty Czwartek. Jeżeli pączek, to z czym? Pani... Z dżemem. Ale z jakim? Z dżemem. No, może, mogą to być również powidła. No, taki tradycyjny pączek. Bardzo lubię. Pani poseł? Z konfiturą różaną. Ja jestem bezglutenowcem, więc bez pączków. Ojejku, strasznie. Cały dzień się, znaczy cały program się nie zgadzaliśmy, ale na koniec niech będzie. Tradycyjnie. Udało się. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, zostańcie z nami. Za chwilę po krótkiej przerwie ciąg dalszy programu. Przygotowywany jest zamach na Trybunał Konstytucyjny. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość złożyło 3 projekty uchwał Sejmu Rzeczypospolitej. Pierwszy projekt w sprawie obrony niezależności Trybunału Konstytucyjnego. Drugi projekt w sprawie przestrzegania zasad wolności i sprawiedliwości wyrażonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I trzeci projekt w sprawie poszanowania praw człowieka oraz przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce, gdyż poseł Mariusz Kamiński został poddany torturą. W związku z tym domagam się zwołania Konwentu Seniorów, przerwy w obradach, zwołania Konwentu Seniorów i uzupełnienia porządku obrad o te 3 wspomniane projekty. I przestrzegam pana, że reżim 13 grudnia wiecznie trwał nie będzie. Otóż, szanowni państwo, to są byli posłowie skazani prawomocnym wyrokiem sądu. I panie przewodniczący, rozumiem, że kwestie prawne są panu obce, to ja wyjaśnię, że to właśnie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu byli posłowie Kamiński i Wąsik stracili mandaty. Wniosek przeciwny. I druga sprawa, szanowni państwo, rzeczywiście próba zamachu stanu trwała 8 lat i została zakończona przez obywateli 15 października. Hubert Biskupski, witam Państwa po krótkiej przerwie. Łukasz Warzecha do rzeczy, Jakub Dymek, Przegląd, publicyści. Panowie, w co gra PiS, nakręcając sprawy Wąsika i Kamińskiego? No, moim zdaniem gra przede wszystkim na szkodę Polski. I to nie dlatego, żebym uważał, że jednoznacznie racja jest po stronie koalicji w kwestii tego, czy... Jakbym słyszał Platformę. Nie. Właśnie chcę to wyjaśnić, że nie uważam, żeby sprawa mandatów obu panów była jasna. Uważam, że to jest gdzieś w zawieszeniu. Nie wiadomo, czy oni są posłami, czy nie są. Opinie prawników są różne. Natomiast wrzucanie do debaty publicznej w tej chwili scen takich, jak się dziś rozegrały pod Sejmem, w momencie, kiedy mamy decyzje fundamentalne dotyczące polityki klimatycznej w Unii Europejskiej, kiedy na Bliskim Wschodzie, konkretnie na Morzu Czerwonym, mamy sytuację absolutnie zapalną, kiedy w Sejmie jest rozpatrywana ustawa przedłużająca, moim zdaniem bezzasadnie, pomoc dla Ukraińców, prawie 2 miliardy złotych dodatkowe, to wrzucanie tego tematu jest działaniem na szkodę Polski. Dlatego, że my się zajmujemy teraz dwoma panami i tym, jak tam ktoś skutecznie ich przepchnął przez kordon Straży Marszałkowskiej, zamiast rozmawiać o ważnych sprawach. To jest działanie na szkodę Polski. A działanie na szkodę PiSu to jest również, jak patrzę na sondaże, Ibris 66,2%. Uważa, że Kamiński i Wąsik nie są już posłami. W zasadzie wszystkie sondaże mówią, że
uniewinnienie. Źle prezydent postąpił, źle, że powinni odsiedzieć całą karę w więzieniu. O co chodzi? Po co PiS to dmucha? Słyszeliście Jacka Ozdobę, co prawda nie PiS, ale suwerenna Polska, ale klub PiS, że to jest błąd, branie tych panów na sztandary? Pan marszałek Szymon Hołownia ma doświadczenie w prowadzeniu różnych formatów telewizyjnych, reality show i być może najlepszym pomysłem na rozwiązanie tego jest zorganizowanie takiej walki w formule MMA albo programu w konwencji Mam Talent, gdzie na przykład, nie wiem, no Mariusz Kamiński będzie połykał miecze, nie wiem, Donald Tusk będzie grał w piłkę i w ten sposób, a Szymon Hołownia oczywiście robił za prowadzącego jurora i w ten sposób dojdziemy do porządku i do tego, kto rzeczywiście jest posłem. W ogóle takie eliminacje w drodze konkursowej, walka o legitymację mogłyby być formułą. Proszę nie wygłaszać takich propozycji, bo one mogą zostać. A dlaczego? No właśnie pan marszałek Szymon Hołownia jest genialnym człowiekiem do poprowadzenia tego show. Walka o legitymację poselską, czy walka o przepustkę. Natomiast skoro pytasz o tę wypowiedź pana Jacka Ozdoby, to ja się pod nią też podpisuję. Uważam, że z punktu widzenia PiS, dla samego PiS, jest to skrajnie również szkodliwa taktyka, dlatego że te wszystkie sprawy, o których powiedziałem w swojej poprzedniej wypowiedzi, może te sprawy międzynarodowe to jest inny poziom, ale na przykład kwestia podejścia do polityki klimatycznej albo do pomocy dla Ukraińców, tu nawiasem mówiąc tylko Konfederacja była za odrzuceniem tego projektu w pierwszym czytaniu, albo bardzo wiele innych spraw, takich jak kwestia CPK, kwestia budowy atomu, to są rzeczy, którymi powinna się zajmować poważna opozycja. I w Polsce są dwie partie opozycyjne w Sejmie. Jest Prawo i Sprawiedliwość, czy tam Zjednoczona Prawica i Konfederacja. Z tych dwóch partii tylko Konfederacja się tymi sprawami zajmuje. Natomiast PiS się zajmuje tym, żeby przepchnąć skutecznie panów Wąsika i Kamińskiego przez kordon straży. I to powoduje, że PiS się staje i coraz bardziej jest widziany przez opinię publiczną, poza tą grupą twardych zwolenników, bo oni łykną wszystko, jako partia, ja nawet napisałem taki tekst dzisiaj na portalu Do Rzeczy, partia obrony Kamińskiego i Wąsika. Partia jednego tematu. Tego, żeby kolegów się dało wepchnąć z powrotem do Sejmu. To no jest i absolutnie nieskuteczna partia, bo nie udało się wepchnąć. To też. To jest absolutnie szkodliwa, to jest nie tylko właśnie szkodliwa taktyka, czy strategia, nie wiem, no to nie jest strategia, bo to nie ma w tym nic głębszych przemyśleń. Taktyka i dla Polski, i dla samego PiSu. Daniel Obajtek w poniedziałek przestał być prezesem Orlenu, już nie PKN-u, tylko Orlenu. 6 lat był tym prezesem, wzbudzał i wzbudza cały czas olbrzymie emocje. Postarajmy się oddzielić emocje od faktu, jaki to był prezes. To powinniśmy rozdzielić jeszcze w ogóle ocenę działania PKN Orlen jako spółki i rozwój tego koncernu energetycznego od oceny Daniela Obajtka jako partyjnego nominata, bo to moim zdaniem byłyby spójrzmy w takim razie nie na samego Daniela Obajtka, nie na jego wypowiedzi czy na jego amplua, ale na to, jakim był koncern Orlen. No właśnie, bo w tamtych latach PKN Orlen rozwijał się, jest dzisiaj pod względem kapitalizacji największą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej. Jacek Krawiec mówi, że Obajtek cofnął Orlen o 2 dekady. No, odważna opinia. Ja jestem odmiennego zdania. Ale też być może właśnie ta wypowiedź Jacka Krawca jest charakterystyczna też dla tego, jak po pierwsze liberałowie w Polsce w ogóle nie rozumieją gospodarki, a po drugie też jak w ogóle stali się w ostatnich latach formacją antyrozwojową. Tak? Jak ich panika przed wszystkim, co duże, co udane, co się rozwija i co niesie ze sobą jakiś w ogóle potencjał multiplikacji jakichś czynników rozwojowych, buduje jakąś kompletną panikę w nich, tak? Czy to będzie CPK, czy gazoport, czy atom, czy kolej dużych prędkości, czy właśnie chociażby rozwój polskiego koncernu multienergetycznego. Strach wynika z czego? To jest strach wynikający z tego, że to są projekty PiS-u, czy sygnowane przez PiS, czy z racji tego, że one są takie, jakie są? Ten strach ma ideologiczne podłoże, tak? I oczywiście kwestia tego, że one są utożsamiane z PiS-em jest tutaj fundamentalnie istotna. No jasne, gdyby nie były pisowskie, to byłyby oceniane inaczej. Ale nawet jeżeli to odłożymy na bok, to ta ideologia neoliberalna, tak, czy bieda liberalna, która w Polsce jakby obowiązywała, no każe w ogóle bać się rozwoju, który jest stymulowany przez środki publiczne, tak? Boi się w ogóle odważnych wizji rozwojowych. Znamy
powiedzenie Donalda Tuska o wizjach. I wreszcie przede wszystkim jest fundamentalnie jakby nieufny do dużych podmiotów, co dzisiaj zresztą przebija się w tych kolejnych wypowiedziach, tych takich głupkowatych zupełnie fantazjach o tym, że na przykład Orlen czy inne duże spółki należy rozbić, żeby one ze sobą konkurowały, że najlepsze są firmy małe i zwinne, a tak w ogóle, że Polska nie będzie miała nigdy dużych firm, takich, które będą mogły konkurować z niemieckimi czy holenderskimi, więc najlepiej, żeby nie próbowała budować ich wcale. Gdy mówimy o cofaniu się 20 lat, bo pan redaktor o tym wspomniał, to jest właśnie najlepszy tego przykład. Znaczy mentalnego cofania się do czasów, kiedy Polska rzeczywiście była państwem niezwykle biednym, niekonkurencyjnym i uzależnionym zarówno od zagranicznych kredytodawców, jak i od planów transformacji pisanych gdzieś indziej, w Waszyngtonie, Brukseli czy Berlinie, i nie mogła sobie pozwolić na suwerenność i podmiotowość w kształtowaniu polityki gospodarczej. Dzisiaj jest inaczej. Jesteśmy państwem przynależącym pod względem PKB do G20. Jesteśmy jednym z bogatszych państw na świecie i większych gospodarek w Europie. Tymczasem ten polski biedaliberalizm cały czas posługuje się kategoriami pojęciowymi, jak gdybyśmy żyli w wiecznym 93. Ja tak? Wreszcie muszę zaprotestować. A czy właśnie chciałem zapytać, czy to trochę nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość przez 8 ostatnich lat całkiem fajne projekty rozwojowe sprowadził do takiej hura optymistycznej propagandy. Jest ten słynny przekop Mierzei, prawda, który... A przekopu Mierzei to ja akurat będę bronił. Ale ja nie chcę go atakować, tylko to jest inwestycja o charakterze stricte lokalnym. To jest jak obwodnica, nie wiem, Łapczy, Ostrołęki. A wokół tego zbudowano po prostu taką nadbudowę, jakby to była, nie wiem, elektrownia atomowa. Nie jest to inwestycja... ta konkretna o charakterze stricte lokalnym. Nawet nie jest to stricte lokalnym, bo... z prostego powodu, ponieważ chodzi o... statki do Elbląga cały czas nie mogą wpływać. Dostęp do części polskiego terytorium, co prawda morskiego, ale zawsze uniezależnienie tego dostępu od decyzji władz w Moskwie. No to nie jest, to ma znaczenie dla całego państwa. Natomiast zaprotestować chciałem przeciwko przyklejaniu przeciwnikom takich projektów łatki liberałów, co Kuba zrobił, i tutaj to jest ten aspekt, który nas różni, bo ja uważam, że to nie ma nic wspólnego z liberalizmem, to jest po prostu czyste partyjniactwo, to co mówi Jacek Krawiec. Ja nie byłem wielbicielem Daniela Obajtka, uważam go za osobę, której trochę sztucznie nadmuchano karierę, ale skoro pan mówi, żeby i słusznie, żeby nie rozmawiać tu o amplua Daniela Obajtka, to nie będę o tym mówił. Natomiast powiem tak, jeżeli pan Jacek Krawiec stawia taką tezę, naprawdę odważną, tu się z Kubą zgadzam, to niech powie, a mianowicie, co się takiego mogło wydarzyć, gdyby nie Daniel Obajtek. Czyli co by ten Orlen miał osiągnąć przez te 8 lat, skoro jego zdaniem został cofnięty o 20, to co by się miało wydarzyć? Co straciliśmy? Chciałbym to usłyszeć, bo bez tego to jest tylko... czcze hasło. I teraz jeżeli chodzi o to, jaki jest mój stosunek, no bo oczywiście filtrujemy tę opowieść przez nasze poglądy do tego typu inwestycji, to powiem tak. Ja jestem liberałem, ale nie jestem ortodoksyjnym liberałem. Są takie dziedziny, w których państwo rzeczywiście musi zadziałać, chociażby dlatego, że te segmenty rynku nie są idealnie konkurencyjne i nie będą, również ze względu na graczy międzynarodowych, którzy są na przykład narzędziem działania innych państw. Tak jest akurat na rynku naftowym. Widziałem różne opinie dotyczące rozwoju Orlenu i fuzji z Lotosem. Widziałem opinie krytyczne, widziałem opinie entuzjastyczne wręcz. Nie jestem specjalistą od tego segmentu rynku, więc nie potrafię sam postawić diagnozy. Na pewno byłbym bardzo ostrożny w jakimś stanowczym potępianiu tego typu działań, ale z panem się zgodzę z kolei, panie redaktorze, kiedy pan mówi, że PiS to bardzo źle opakowywał. Nie ma wątpliwości, że w wielu sytuacjach Orlen, niezależnie od swoich działań tych strategicznych, tych dużych, działał na polecenie i na zapotrzebowanie czysto partyjne, czysto bieżące. Tak było na przykład wtedy, kiedy manipulował cenami, ewidentnie manipulował cenami na stacjach. I w związku z tym zaczął być postrzegany jako skrajnie upartyjniona firma, wcześniej która przede wszystkim realizuje wcześniej tego typu zamiary. Wcześniej był postrzegany za sprawą różnych wypowiedzi i pewnych działań, ale jakby
to nie jest clue, to nie jest główny temat. Ja powiem, co jest clue. Ja powiem, co jest clue, bo Łukasz ma rację. To nie jest spór o to, czy ktoś jest liberałem, czy nie. To jest spór o to, czy ktoś potrafi myśleć o gospodarce w sposób globalny i przyszłościowy, czy zaściankowy i bardzo doraźny. A co, Donald Tusk nie potrafi myśleć globalnie ze swoim doświadczeniem europejskim? No, wydaje mi się, że jego nominacje kadrowe o tym przesądzą, znaczy pokażą, czy potrafi myśleć, czy nie. Ale też bądźmy uczciwi, no, nikt z nas chyba nie będzie oszukiwał się, że... Jakie jego nominacje kadrowe? No zobaczymy, kogo powoła do... Konkursy będą, przecież nie Donald Tusk będzie powoływał. Oczywiście, będą konkursy. Tak, już widziałem, były główny ekonomista Platformy Obywatelskiej, pan Andrzej Rzońca, naprawdę bez błędów w swoich prognozach, przeszedł już te testy do bycia członkiem Rady Nadzorczej, tej z największych spółek Skarbu Państwa, także to dla mnie może być takim papierkiem lakmusowym. Ale to nie jest rozmowa też o Donaldzie Tusku tak naprawdę. To jest rozmowa o konflikcie różnych wizji rozwoju Polski. I część środowisk związanych dzisiaj z rządem, być może nie minister finansów Andrzej Domański, którego ja cenię, tak? Być może nie sam pan premier Donald Tusk, ale jest pewna taka ekipa, którą główny nurt w Polsce obrósł, takich wiecznych defetystów, nic nie dasistów, takich ludzi o kompletnie prowincjonalnej mentalności, którzy nie odróżniają jakby gospodarki narodowej od prowadzenia kiosku z gazetami. No. O kim pan mówi? No, nie będę podawał teraz nazwisk. No jak nie Donald Tusk? No Donald Tusk kreuje tę politykę. Dobrze. Mam na myśli... Nie, Donald Tusk nie kreuje polityki gospodarczej państwa. No już bądźmy uczciwi, tak? Znaczy Donald Tusk deleguje do tego ludzi, oni mogą być lepsi lub gorsi. Natomiast jeszcze inną kwestią, dość bardzo moim zdaniem istotną, jest to, kto narzuca warunki rozmowy o tym, nie? W Polsce. A kto narzuca takie warunki? No, w moim przekonaniu tak zwani ekonomiści z telewizora, ten cały bezmyślny jakby komentariat, tak? Ludzi, którzy, powtórzę się, jakby nie odróżniają gospodarki narodowej od prowadzenia kiosku, którym wydaje się, że jak pieniądze się wyda, to one znikają. To znaczy, ja myślę, że się sporo zmieniło. Był ostatnich kilku dni, nie pamiętam, chyba w weekend taki materiał. Ale znowu się zmieniło, bo ja dzisiaj rano słuchałem. Już mówię. Okay. Redaktora Gadomskiego w Gazecie Wyborczej, po co nam ten atom, z takim tytułem, krytyczno wobec elektrowni atomowej i on był bardzo mocno szerowany na Twitterze w kontekście całkowicie krytycznym. On był przez publicystów, ekonomistów miażdżony. Tak, a dopiero co pani poseł Joanna Mucha stwierdziła, że chyba CPK nie warto budować, bo kryzys klimatyczny się zbliża i on ograniczy latanie, więc po co będziemy budować CPK też. Widziałem tę wypowiedź. Natomiast ja się w dużej mierze z Jakubem zgadzam. To znaczy pewnie nasz stosunek do aktywności państwa jest mocno różny, no bo też wychodzimy z innych założeń co do modelu gospodarczego pożądanego, ale jeżeli mówimy o takich najważniejszych inwestycjach strategicznych, bo Orlen czy CPK to są najważniejsze inwestycje strategiczne, no to zobaczcie, jak my o tym rozmawiamy. Mówimy, trzeba się bardzo zastanowić, nie można tutaj ferować jakichś skrajnych osądów, są różne opinie, warto by je zestawić. No, wykazujemy pewną, powiedziałbym, roztropność jako komentatorzy. Ja bym tego samego oczekiwał od polityków, a nie tego, że przyjdą i będą walić jak cepem. Wszystko złe, bo Obajtek. Ja nie wiem, jakie tam relacje wewnątrz zarządu Orlenu były. Na ogół jest tak, że prezes może być polityczny, a na przykład wiceprezesi są dobrymi specjalistami, albo dyrektorzy poszczególnych pionów są dobrymi specjalistami. Może jest tak, że Daniel Obajtek, który sam nie musiał być geniuszem, ale był bardzo zdolny, jeżeli chodzi o dobieranie sobie ludzi. I ci ludzie mu kierowali firmą w taki sposób, że ona dosyć dobrze sobie radziła. No, bądźmy sprawiedliwi w tych ocenach, ale przede wszystkim bądźmy roztropni, bo tutaj chodzi o nasze państwo. To nie jest tak, że można naprawdę od tak wszystko skreślić. To co, anulujemy te fuzje z Lotosem teraz? Nie, bo Saudyjczycy kupili rafinerię? Nie da się, anulujemy, nie da się tego anulować. Przepraszam, dzisiaj Donald Tusk umieścił na X-ie wpis, który też uważam, że po prostu no, nie przystoi premierowi. Napisał, co my tu rozmawiamy o wstrzymaniu budowy CPK, skoro PiS przecież nawet tej budowy nie ruszyło. Znaczy, jak ja mam to rozumieć? Że w ogóle nie ma problemu, bo budowa nie ruszyła, to można jej nie rozpoczynać, czy można w ogóle z tego zrezygnować. No, jak my jako obywatele mamy rozumieć premiera, który sobie taki frywolny wpis umieszcza nagle, z którego nie wiadomo, co ma wynika. Tam było jeszcze nawiązanie do Izery. Pan redaktor zapytał mnie o nazwiska, nie chcę tchórzyć i niczego jednak tutaj nie zostawić, więc powiem tak. Znaczy, możemy w Polsce podzielić debatę gospodarczą na ludzi, którzy wierzą Leszkowi Balcerowiczowi i tych, którzy wierzą profesorowi... Ja już nie widzę tak.
tych ludzi. Dobrze, ale panie w mainstreamie. Umarcie, kochany, jak będziesz mi przerywał każdą wypowiedź, to naprawdę nie dojdę do puenty, bo nie mam takiej bezczelności i swady Łukasza, który przerwać sobie nie daje, bo jestem bardzo kulturalnym człowiekiem i daje się wcinać, czego potem żałuję. Dobrze. Otóż, mamy ludzi, którzy wierzą Leszkowi Balcerowiczowi i którzy wierzą profesorowi Marcinowi Piątkowskiemu, tak? No i ten pierwszy mówi, że spółki Skarbu Państwa należałoby sprywatyzować za kilkadziesiąt miliardów złotych, pozbyć się ich, podzielić i generalnie niech sobie wolny rynek robi, co chce. Ten drugi mówi, że Polska jest już pod względem zamożności w klubie G20 i potrzebuje, tak jak on to określa, 5 I, czy inwestycji, innowacji, integracji, kolejne dwa I sobie zaraz przypomnę, ale generalnie programu fundamentalnie opartego o rozwój kluczowych dla Polski branż, tak? I czy to będzie produkcja baterii do elektromobilności, czy to będą mikroprocesory, inteligencji, czy to będzie AI, ale czy to będzie zaawansowane przetwórstwo spożywcze, czy farmaceutyka. Spójrzmy, co stało się w Danii, tak? Novo Nordisk i firmy, które podbijają dzisiaj rynek światowy. Znaczy, to można robić nawet w państwie proporcjonalnie dużo od Polski, jakby mniejszym, tak? Ale trzeba sobie te obszary określić, rozwijać się i nie bać tego, że będziemy konkurować z Zachodem. Także, że Polska będzie miejscem, gdzie powstają firmy, które nie tylko istnieją na innych rynkach, ale tam się rozpychają i stanowią po prostu istotną siłę w gospodarce. No i nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że mi bliższa jest ta druga opcja, tak? Ta, która mówi, że Polska dotychczas rozwijała się dobrze, wręcz pod względem rozwoju gospodarczego najszybciej ze wszystkich państw, które mogły się z nami porównywać, ale to nie wszystko. Trzeba jeszcze określić parametry tego rozwoju na przyszłość i w tę przyszłość zainwestować. A dalej, i tutaj możemy się różnić, prawda? Możemy mieć różne opinie, ale ja uważam, że dalej w polskim głównym nurcie pokutuje taka opinia, że nic się nie da, jesteśmy biedni, lepiej niczego nie próbować, bo jeszcze nie wyjdzie. Oddajmy to Niemcom, Holendrom, Francuzom, oni lepiej tym będą zarządzać, tak? A każdy projekt publiczny to jest megalomania. No przepraszam, znaczy ja nie wierzę w wizję gospodarki, w której oddajemy sieć energetyczną w ręce, nie wiem, branży beauty, a za polską zbrojeniówkę będą robili stolarze, którzy będą strugać nam dzidy, tak? Ale na jedną rzecz bym zwrócił uwagę tutaj, to znaczy, że jest niebezpieczeństwo takie, że jeżeli przychodzi władza, która jest zakochana w takich inwestycjach, a trochę tak było z władzą poprzednią, to ona będzie bardzo dużą dezynwolturą traktowała pieniądze podatników. A to są jednak pieniądze Pytanie, podatników. Czy władza była zakochana w inwestycjach, czy w pewnym mirażu tych inwestycji? No, tu byśmy każdą inwestycję musieli brać osobno. Natomiast to była na pewno władza skrajnie etatystyczna, czyli upatrująca rozwiązania każdego problemu w państwie, a nie w prywatnej inicjatywie. Natomiast jakbyśmy tu usiedli i zaczęli sobie robić listę tego, co naszym zdaniem mimo wszystko powinno być w gestii państwa, to pewnie byśmy jakąś wspólną część znaleźli. Ona by może zawierała tylko 3 punkty, może 4, no ale pewnie co do takich rzeczy jak CPK, czy jak właśnie Orlen, to pewnie byśmy się zgodzili, że tutaj akurat to było uzasadnione. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, że każdą złotówkę podatnika należy oglądać na wszystkie strony, zanim się zdecyduje o jej wydaniu. No tu jednak pieniądze podatnika trzeba szanować. Prawie ucieknijmy trochę od tych tematów gospodarczych i porozmawiajmy o przyszłości, może nie takiej całkiem odległej. Donald Tusk kandydatem na prezydenta RP. To jest scenariusz prawdopodobny, czy to jest balon próbny? To już wolałem tę gospodarkę, by jakiś konkret był, można było się o coś zaczepić, a tu jesteśmy skazani na hazard, spekulacji i wróżbiarstwo. Nie wiem, prawdę mówiąc, no, jesteśmy bombardowani scenariuszami na temat przyszłości Donalda Tuska chyba zanim jeszcze de facto został premierem, bo już się spekulowało, czy pójdzie z powrotem do instytucji europejskich, czy może atlantyckich, kiedy tą Polskę porzuci. Teraz słyszymy dla odmiany, że miałby być prezydentem. Myślę, że to się rozstrzygnie, jak w przypadku każdej dojrzałej partii, na kilka miesięcy przed rozpoczęciem, przed wyborami, przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. Stąd ja się raczej... A on ma takie ambicje, czy takie marzenia, żeby zakończyć swoją karierę jako prezydent RP? No, to by było z punktu widzenia takiego rozwoju kariery polityka, takiej gradacji stanowisk, to by było jedyne, co jeszcze Donald Tusk mógłby zrobić, no bo był 2 razy, czy teraz jest 2 raz premierem, był, można powiedzieć, na jednym z najważniejszych, no chociaż nie przesadzałbym tu z tą wagą faktyczną, stanowisk unijnych. Ale formalnie. No więc głowa państwa to na koniec oczywiście wchodzi w grę. W takim czysto formalnym sensie. Natomiast czy on będzie chciał, nie wiem. Podobnie jak Kuba, uważam, że nie ma w tej chwili wszystkich czynników, które mogłyby nam dać tutaj przesłanki, argumenty do
wygłoszenia jakiejś ostatecznej oceny. Na pewno to zależy od tego, jak pójdą wybory samorządowe, a nawet może bardziej, jak pójdą wybory do Parlamentu Europejskiego. Naprawdę? Jakie znaczenie będą miały wybory do Europarlamentu? No, będą miały bardzo duże, dlatego że należy je czytać nie tylko patrząc na Polskę, ale patrząc na całą Unię Europejską i patrząc na ewidentny renesans ugrupowań, które ja bym nazwał suwerennościowymi. Jak spojrzymy na to, co się w ostatnich nawet dniach dzieje w Brukseli. Znowu sprawy, o których się w Polsce w ogóle nie rozmawia, więc ja bardzo krótko tylko powiem. Ogromne protesty rolników. Widziałem, że teraz dzisiaj chyba dołączyła do tych protestów jeszcze Łotwa i dalsze są zapowiadane. Protesty również w Brukseli. W konsekwencji Komisja Europejska w swojej absurdalnej moim zdaniem propozycji ścięcia o 90% emisji do 2040 roku rezygnuje z pewnych najbardziej kontrowersyjnych punktów dotykających rolnictwa ze strachu, że rolnicy wpłyną na najbliższe wybory. To są super ważne wybory, które ukształtują kierunek Unii Europejskiej na kolejną perspektywę, co najmniej Parlamentu Europejskiego, czyli 5 lat, a może na dłużej. Rzeczywiście te wybory do Europarlamentu będą tak istotne? Mogą być przełomowe. Przypomnę głośny esej Hansa Kundaniego z New York Timesa o tym, że powstaje na naszych oczach skrajnie prawicowa Europa. Łukasz by się z sformułowaniem skrajnie prawicowo nie zgodził, ale fakt jest taki, że są to partie, które z całą pewnością wyłamują się z dotychczasowego głównego nurtu i mogą w bezprecedensowym stylu po raz pierwszy uniemożliwić powstanie centrowej koalicji, tej wielkiej koalicji, która rządziła Parlamentem Europejskim. Czy to będzie wielki przewrót, który zmieni politykę europejską taką, jaką ją znamy? Nie jest to wykluczone, tak? No, bo to by się równało także po prostu dużej kompromitacji partii głównego nurtu, co oczywiste, ale także utraty władzy przez dotychczasowy europejski establishment, który znalazłby się w niespotykanej dla nich sytuacji bycia w opozycji właśnie, wobec takich ludzi jak, dajmy na to, Le Pen, tak, Wilders, nie wiem, Sara Wagenknecht, czy PiS w Polsce, tak? I to będzie bardzo wiele zmieniać w zakresie też spraw, o których mówił Łukasz tutaj, czy to regulacji do rolnictwa, czy to kwestii redukcji emisji, czy przyszłości paktu migracyjnego i wielu rzeczy, które dzisiaj bardzo mocno animują protesty społeczne w Europie, o których rzeczywiście my w Polsce mówimy za mało. I tutaj między nami jest pełna zgoda, pewnie w naszym najbliższym programie z Łukaszem też będziemy o tym rozmawiać, że na przykład w Europie dzisiaj setkami mają miejsce protesty rolnicze. Od Hiszpanii przez Francję, po Holandię, Danię, Grecję i Włochy. I dzisiaj te protesty naprawdę wywołują skutek w Brukseli. Na przykład tu, na włosku, wisi kwestia przyszłej integracji Ukrainy z Unią Europejską. To też może być kwestia sporna, czy nam się taka wizja integracji podoba, czy nie. Zdania mogą być podzielone, ale kwestia tego, że interesy europejskiego przemysłu rolnego, spożywczego, energetycznego i transportowego, a interesy Ukrainy to zaczynają być coraz bardziej sprzeczne. Nie da się już tego dłużej też ukrywać, prawda? Wiele rzeczy jest dyskutowanych. No, pakiet pomocowy dla Ukrainy, który ledwo co przeszedł, tak? No, do ostatniej chwili było przełamywane weto. Boże, cóż to za pakiet premiera 50, Orbana. 50 miliardów rozłożony na 4 czy na 5 lat. Z tego 17 miliardów tylko dotacji, a reszta to pożyczki, 33 miliardy. W kontekście potrzeb ukraińskich to jest śmieszne. No oczywiście, ale ja to od wielu tygodni już powtarzam, że najwięksi zwolennicy pomocy Ukrainie są zarazem największymi hipokrytami, bo to są ludzie, którzy bardzo dużo mówią o pomocy Ukrainie, ale w rzeczywistości nie mieliby nigdy odwagi zaproponować własnym społeczeństwom jakichkolwiek wyrzeczeń na rzecz Ukrainy, czy na rzecz jakby pokoju lub pomocy zbrojnej dla państwa ukraińskiego. Ale wszyscy mówią, jedno zdanko, Łukasz. Znaczy, coraz więcej osób mówi wokół nas, że potrzebujemy jakiejś wielkiej mobilizacji wojennej, kinsizmu wojennego, armii obywatelskiej, czy poboru. A w rzeczywistości... Tylko kosztem innych. Tylko kosztem innych, a w rzeczywistości żaden polityk się i tak nie odważy tego zrobić, więc kończy się, tak jak w przypadku ministra Sikorskiego, na pięknych deklaracjach. Ja tylko chciałem wrócić do kwestii Donalda Tuska, no bo od tego zaczęliśmy, że właśnie... I na tym skończymy. Tu wytłumaczyliśmy, dlaczego jego decyzja o kandydowaniu może być uzależniona również od wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo. Łukasz Warzecha, do rzeczy. Dziękuję. Dymek Przegląd byli moimi państwa gośćmi. Szanowni państwo, na koniec jeszcze wyniki sądy. Pytaliśmy, czy Kaczyński odzyska władzę. Tylko 18% wierzy, że Jarosław Kaczyński odzyska władzę. 82% takiej wiary w sobie nie ma. Ja dziękuję serdecznie za długi, emocjonujący wieczór i zapraszam oczywiście jutro na godzinę 18 w imieniu Kamila Szewczyka. Dobranoc.
To koniec tej transmisji, ale nie koniec najwyższej jakości publicystyki i informacji. Zasubskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Bądź z nami już jutro rano. Sedno sprawy, Ekspres Biedrzyckiej, raport i Wieczorny Ekspres. Dociekliwe pytania i ostre komentarze. Zawsze na żywo. Czekamy na Ciebie.